No i dobra, jesteśmy z Kubą. Dzień dobry Kuba, przybij mi taką oficjalną piątkę, że niby nie przybijaliśmy, a tak naprawdę już to zrobiliśmy, bo przecież jestem u Ciebie w chacie, ale zawsze to tak wygląda, nie? Dokładnie. I jesteś osobą, która powinna być pierwsza w moim podcaście, no ale był to Damian z racji tego, że walkę miał bliżej, za 2 tygodnie ponad Twoja. Dlaczego jesteś pierwszą osobą? Czy miałeś być pierwszą osobą? Kurczę, chyba dlatego, że po prostu rozmawialiśmy o tym, nie? Dużo rozmawiamy o tym. Dużo rozmawiamy generalnie o YouTubie i o wszystkim. Pierwsza rzecz właśnie jest taka, że gadaliśmy sobie o tym i wtedy razem w sumie zdaliśmy sobie z tego sprawę, że niezłe z nas gaduły, nie? No właśnie. Że tak sobie gadamy i gadamy i że w sumie można byłoby coś z tego zrobić, bo wielu ludzi myśli, że zawodnik MMA się tylko rąbie, a jednak w tej głowie też coś jest, nie? A rąbię i czasami sobie jeszcze pogadam. Pogada i jednak coś w tej głowie jest. Dużo tam ma pomysłów. Grać jeszcze na gitarze? Kurde. To jest ciężki temat. Nie. No bo ja wracam często do tego, ale brak mi tej regularności i tak jak mam teraz przygotowania, to mam najcięższy moment, żeby wstać z rana i zacząć sobie grać. Ale gadałem z Filipem Sadowskim. Jechaliśmy na walkę do Damianka właśnie. I powiedział mi też o książce Klub Tantara. No ja to wiedziałem wcześniej o tej książce, no ale zacząłem sobie ją teraz odsłuchiwać, bo też mam z tym problem, żeby na przykład czytać dużo. Jeżeli przygotowania są, to gdzieś tam jednak ten ból głowy, tu coś, tu trzeba coś poogarniać, tu logotypy jakieś, więc zacząłem słuchać audiobooka. No i trzymać gdzieś z rana taką ryzę, że rzeczywiście teraz będę wracać do tego grania na gitarce już tak regularnie, bo od czasu do czasu mi się zdarza, no ale to jest za mało, żeby tak progres robić tak, jaki powinien być. Żeby to fajnie słuchać było. No, dokładnie. A mieliśmy bardzo motywującą rozmowę z Filipem. Więc... A co to za książka? O co chodzi w tej książce? Dlaczego tak Ci ją polecił? Powiem Ci tak, ja jestem na początku jej drogi jeszcze, więc na początku jest dużo jeszcze historii, ale oglądałem wcześniej filmiki o niej na YouTube. I tu chodzi o taki schemat Twojego poranka. Że generalnie... żeby nawyki wyrobić odpowiednio. Tak, że tam jest schemat takie 20 minut aktywności, później 20 minut takiej aktywności umysłowej, 20 minut jakiegoś tam ogarniania i to jest 20, 20, 20 i że powinieneś wstawać o 5. No doszliśmy do wniosku, że w naszym przypadku jest to bez sensu. No bo gdzieś ten trening wieczorny czasami się kończy 20, po 20 czy 21, no i weź wróć wtedy, masz godzinę na to, żeby zasnąć w ogóle, żeby złapać w ogóle tę regularność. To znaczy, właśnie to ja też zawsze się śmiałem z tego, kiedy ludzie sukcesu mówili, musisz wstawać jak najwcześniej, 4:30, 5 rano, żeby właśnie zaczynać ten rytuał poranny. Dobra i okej, kiedy jesteś gościem, który za dużo się nie rusza, albo nawet jak ćwiczy, to ćwiczy, a nie trenuje, bo to jest różnica, nie? Kiedy ćwiczysz i po prostu, żeby się dobrze czuć, a kiedy trenujesz i to nie jest tak naprawdę zbyt zdrowe i po prostu twój organizm jest zarżnięty i dla nas tak naprawdę o wiele ważniejsze jest to, żeby się dobrze wyspać, niż żeby wstać o 5 rano, żeby jakiś tam rytuał wykonać. Aczkolwiek, jeśli chodzi o te nawyki, no to ja też jestem zwolennikiem i fanem ich wyrabiania. Ja na przykład pamiętam, i to możemy rozpomnieć też do ciebie, zawsze wiedziałem, byłem przekonany, że codzienny stretching to jest po prostu coś, co mobilizuje całe ciało, poprawia mi być lepszym zawodnikiem, poprawia mi całe życie tak naprawdę, bo jeżeli od rana to zrobię, to później cały dzień jestem taki trochę bardziej nakręcony, bo ta krew chodzi po całym organizmie, ciało jest uelastycznione, plus zawsze chciałem wyrobić sobie taki nawyk, wie dlaczego? Że jak na przykład skończę już zawodowo trenować, to żeby jednak mimo wszystko dzień rozpoczynać od tego, bo co jest najmniejszym problemem wśród ludzi, którzy są powiedzmy starsi? No to, że nie potrafią na przykład zawiązać buta, nie? Wszystko ich boli. Dlaczego ich boli? Dlatego ich boli, bo siedzą w fotelu i nic nie robią. I nawet nie wiem, jak będzie wyglądała moja przyszłość. Ja zakładam, że będę się ruszał całe życie i będę całe życie nawet trenował w sporty walki, jak Helio Gracie na przykład. Tyle, że może być różnie. Zakładam każdy scenariusz, bo nie wiem, co mi się odkręci w głowie. Ale nawyk w postaci porannego rozciągania chciałem zawsze wyrobić właśnie po to, żeby lepiej się czuć do końca życia. I raz sobie założyłem przez rok. Mówię, nie ma chuja. Codziennie rano wstaję, robię ten stretching i wyrobiłem go na tyle, że teraz nie muszę z tym walczyć, tylko wstaję i jak nie zdążę tego zrobić, bo na przykład muszę jechać do Kuby nagrać podcast od rana, to jestem wkuty i źle się czuję i czekam, żeby tylko to móc zrobić. To ja na przykład najczęściej robię poranne oddechy, Wima Hofa. Okej. Okay. To jest fajne, bo właśnie to było pytanie, które chciałem zadać. Delikatną, a na przykład odpuszczam trochę od rozciąganka, jakoś lepiej na mnie działa to, żeby tam gdzieś troszeczkę
szybciej ta krew przepływała, żeby walnąć albo oddech, albo od razu coś chcę aktywnie zrobić. Typu, nie wiem, wyjdę na spacer, do sklepu, cokolwiek, ale najczęściej to są oddechy i najlepiej działają na mnie. Co, a rozciąganie i tak mam bardzo mocno w nawyku, że zawsze po treningu tam siadałem i w nienaturalnych pozycjach sobie przysiadywałem. Ale właśnie wiesz co, ja tak sobie myślę też, że dlatego nie jest dla ciebie tak istotne rozciąganie, bo ty po prostu genetycznie jesteś popierdolony pod tym względem, nie? Tak. Prawdopodobne. Zobaczcie sobie na profilu Kuby, o co tutaj chodzi. Na przykład jesteśmy rano przed treningiem, który zresztą Kuba dzisiaj poprowadzi, bo nie ma naszego trenera Filipa Sadowskiego, nie? I poprowadzi tam jiu-jitsu, różne zwariowane elementy. Jeżeli chcielibyście w ogóle zobaczyć różne zwariowane elementy, to zajrzyjcie na kanał Kuby. A tam na kanale są różne perełki, które zresztą razem przedstawiamy. I Kuba wyciąga takie smaczki, które na świecie się wydarzyły w jiu-jitsu, różne poddania. I on tam je właśnie analizuje i pokazuje, jak je wykonać. I dlaczego akurat on to robi? No między innymi nie tylko chodzi o to, co ma w głowie, ale też właśnie co ma w tych dziwnych gnotach. Na przykład, mówię, jest rano, zarzucisz sobie teraz nogę na przykład za głowę? No to jest spokojnie. Patrzę. Ale ja mam to zawsze od zewsząd, że jak siedziałem na lekcjach, siedziałem noga zarzucona gdzieś tu, tak nienaturalnie, wszystko powyginane i tak i nie wiem od czego w sumie tak zacząłem, ale też dbałem o to rozciąganie, nie ukrywam, że zawsze gdzieś właśnie w domu, czy gdzieś, czy siedziałem sobie w różnych pozycjach, rozciągałem się. I myślę, że dało to też efekt. No a swoją drogą genetycznie na pewno jestem bardziej hipermobilny, co nie? Na pewno. I wykorzystujesz to w walkach. Ale wykorzystuję to, bo to wiesz, że nie jest sztuką posiadać coś, tylko jeszcze to wykorzystać. No dokładnie, dlatego właśnie często... Tak więc zadbać o to i wykorzystać to już inna sprawa, a naprawdę mocno się rozciągałem i zawsze o to dbałem. Jeszcze pamiętam moja pierwsza szkoleniówka, gdzieś na którą na pendrive dostałem Ediego Bravo i tam była gumowa garda. Idealnie trafiłeś. Idealnie pod twój styl walki. I właśnie od niej też zacząłem takie bardzo mocne rozciąganie, żeby tam idealnie każda techniczka była bez problemu dopięta, chociaż większych problemów tam nie miałem od początku. No, raczej nie. Pamiętasz w ogóle, Kuba, kiedy my się poznaliśmy po raz pierwszy? Ja pamiętam na przykład. Kurczę, ale mi dałeś zagadkę. No. Ale to już po moim przyjeździe? Nie. Po raz pierwszy w ogóle w życiu, kiedy się spotkaliśmy, kiedy przynajmniej ja pamiętam Kubę. No dobra, nie będę tutaj Ciebie trzymał w niepewności. Albo podpowiedź lekka. No. Był z nami również człowiek, który podczas naszych jednych z nielicznych, z licznych afer z Normanem Parkiem wycedził mu w łeb. No kurczę, tak bym strzelał, że pewnie Zielona Góra, co nie? Zielona Góra. No nie znaliśmy się wtedy na tyle, że w ogóle mówiliśmy do siebie cześć, tylko no. Była taka kiwka może gdzieś tam. Ale pierwszy raz takie nasze najbliższe spotkanie to była właśnie walka Kuby z Marcinem Bilmanem, o którym właśnie wspominałem. Właśnie w Zielonej Górze i tam się właśnie poznaliśmy. Zobaczcie, jaki ten świat jest wspaniały tak naprawdę, że wiesz, że byłem na przykład po przeciwnej stronie i byłem z Marcinem Bilmanem wtedy na przykład w narożniku. Oni toczyli walkę i teraz można byłoby powiedzieć, że ci ludzie się nienawidzą i tak dalej. A teraz sobie razem trenujemy i teraz zdecydowanie jestem za Kubą i mało tego, gdyby na przykład teraz ponownie wróciła ta walka Kuby z Marcinem, no to najprawdopodobniej kibicowałbym Kubie, bo teraz jesteśmy na co dzień ze sobą i razem trenujemy, pomimo że z Marcinem jestem cały czas gdzieś tam w kontakcie, ale jednak wiecie, no na codzienność, po prostu codzienność i rutyna, nie? Także to jest właśnie dosyć zabawne. Ale właśnie, i teraz wtedy byłeś w Olsztynie. Wtedy byłem w Olsztynie, no. Tak, w Arachionie Olsztyn. To wtedy w ogóle była moja druga albo trzecia jakaś zawodowa walka, więc to był 19 chyba rok. To było 19. Dawno. Szybko zacząłeś. 19. Nie, poczekaj. 14 ja miałem debiut, to musiał być jakiś 15-16 rok. Czyli miałeś jakieś 12 lat. No, z wyglądu tak, ale już 18 miałem. 18-19 lat to było. No, ale pamiętam dobrze tą galę. No, ja też. A amatorskich ile miałeś? Amatorskich miałem, szczerze mówiąc, do tej pory nie mogę sobie przypomnieć takiej sztywnej liczby, ale koło ponad 20, około 30. Aha, okej. Okay. Czyli... Ja zawsze też miałem ten problem, że jechałem na zawody i wtedy to było jeszcze mniej popularne. Ja jeździłem głównie na te większe, ale i tak jeżdżąc na te większe zawody, no to tych osób mojej wady nie było. Aha. Czyli miałem jedną, maksymalnie dwie, chyba trzy walki to był maksimum. Okay. Na zawodach, gdzie inni mieli na przykład po 5, po 6.
Pozwólcie, że się napiję kawki z liściem, który wygląda trochę jak kupa w sumie, ale jednak to warto jest tutaj powiedzieć, wyglądało ładnie. Że Kuba starał się tutaj mi namalować liścia, no ale jest okej. No i dobra, i wtedy właśnie trenowałeś w Arachionie. Jak ci się trenował, jak byłeś takim małolatem, nie? Który marzył o byciu gdzieś tam, na przykład zostać mistrzem KSW i zostałeś, a trenowałeś no, z najlepszym klubem wtedy przecież w Polsce i miałeś ze sobą ludzi, którzy byli również najlepsi w Polsce i już w przyszłości najlepsi na świecie, a między innymi był Mamet, który w ogóle wychodzi poza jakiekolwiek ramy ogólnie światowego MMA. Czy wiesz, to jest kurde w ogóle dziwne, co nie? Bo to idzie jakimiś takimi krokami. Ja zaczynałem na przykład od tego, że gdzieś tam przeniosłem się ze względu na to, że zrezygnowałem z judo, zacząłem MMA trenować. Czyli zaczynałeś od judo? Tak. Ile miałeś lat, jak poszedłeś na judo? Kurde, szczerze mówiąc, tego nie pamiętam, no bo nie wiem, jakaś może trzecia klasa podstawówki, druga klasa podstawówki. I to był twój pierwszy sport w ogóle? No tak, no wcześniej to było tylko bieganie, podwórko, jakaś piłeczka. No, no, no. Ale nic tak na poważnie, a od judo zaczęły się pierwsze zawody, co nie? Ile lat trenowałeś judo? 3-4 lata, coś koło tego. 4 lata, a największe osiągnięcie? Wiesz co, byłem dzieckiem, więc generalnie miałem wicemistrzostwo województwa na pewno. Okay. Nie no, ale z takich rzeczy to tam było za dużo zawodów. Ja to traktowałem też jako dzieciak, poważnie. Jako zabawę, czyli tak powinno jako być. Jako zabawę, ale też poważnie, bo chciałem zawsze wygrać, ale no tam były zawody co tydzień czasami, co dwa. Wyjazd do Francji, wyjazd do Niemiec gdzieś, wyjazd do Szwecji, na Słowację, więc to było przepiękne, no bo tam było dużo finansowanych jakichś wyjazdów z kadry, obozy, więc zawsze wakacje zapełnione. No ale później jakoś tak właśnie, nie wiem, brak mi było czegoś nowego. Wcześniej jeszcze spróbowałem jiu-jitsu, tak na pojedynczy trening, a później brat chyba stwierdził, że po prostu on chce, ma trenować. Ja mówię, no ja też, bo już też tam zajawkę trochę traciłem. Brakowało mi czegoś nowego, no i pamiętam, że na początku gdzieś tam przyszliśmy porozmawiać. Jeszcze wtedy trener Szymon akurat był, tak pogadaliśmy, ale wtedy jeszcze treningi były na Grunwaldzkiej. No i tam w Stare ogóle siedziby. W takiej starej siedzibie, w takim zapaśniczej salce. I grupy wyglądały tak, że były tylko dwie grupy. Tam profesjonaliści i jakaś tam naborowa i tyle. No i my na tą naborową. No ja byłem najlżejszy, drugim najlżejszym był mój brat, który był dużo cięższy, więc brat ma ile? Ćwiczyliśmy 2 lata starszy. Okay. Ćwiczyliśmy razem kilka miesięcy, później stworzyli pierwszą taką grupę naborową dla młodzieży. Ja, że tak powiem, tam już przyszedłem. No i od tamtąd to takie właśnie, a propos tego, co rozmawialiśmy, takie schody, że no tu kurczę trenujesz, tu zaraz zaczynasz 4 razy w tygodniu sobie trenować, zaraz mijasz kurczę Mameda na sali, później kurde coraz częściej się mijacie, później jakieś wspólne obozy, później w sumie spojrzysz, a tu kurde bijesz się na jednym treningu, gdzieś tam zadaniówki robisz razem, a później kurczę masz co-main event kurde z Mamedem. No to szybko idzie. I ty nawet nie zdążysz jakby się jorgnąć, a tak naprawdę to już staje się codziennością. I już co, już potem na tobie jakby takiego wrażenia to nie robiło, no bo to już była rutyna i codzienność, po prostu. To z pewnej strony tak, ale z drugiej strony mam coś takiego w głowie, że wiem, że muszę doceniać wszystkie rzeczy, no nie? Trzeba być wdzięcznym, bo człowiek no się i na przykład, wyczaje. Kurde, też sobie dzisiaj z rana myślę, no kurde, trzeba docenić, no bo jakby to abstrakcyjnie nie zabrzmiało, no to ja, kurde, ileś lat temu oglądałem sobie te gale pierwsze KSW. No a teraz, kurde, siedzę sobie z Borysem na kawce i wiesz, i nagrywam podcast. No o kurde, tobie. Takie momenty... A tam jest pas. No właśnie, no takie momenty właśnie trzeba doceniać, nie? Że nie można rzeczywiście się na nich skupiać i być tylko zapatrzony w to, ale trzeba to doceniać i tak zacząłem rzeczywiście naprawdę inaczej na to patrzeć, bo też to wywiady, takie rozmowy z różnymi ludźmi mi to uświadomiły, że no ludzi to po pierwsze to interesuje, a po drugie zadają te pytania i tak sobie myślisz, no kurde, mają rację, no to jest coś pięknego, to jest coś, co osiągnąłeś. No i wiadomo, nie można się na tym zatrzymywać, no bo jest jeszcze wiele więcej rzeczy. Ale to jest mądre to, co mówisz, bo człowiek niestety jest na tyle popierdoloną postacią, istotą, że
dążysz do czegoś, nie? I cały czas jest dla ciebie takie cierpienie, to może za duże słowo, tak jak byłem buddyści, ale na przykład zmaganie się z tym życiem, nie? Zmaganie się z taką codziennością, chociażby z treningami i tak dalej, żeby do czegoś dojść. Dochodzisz do czegoś, no i siłą rzeczy na przykład potem jest więcej wywiadów jakichś takich kolejnych, jakichś powiedzmy medialnych, nazwijmy to bzdur. I jesteś na to zły, że musisz wywiady, że musisz jechać do innego miasta, coś nagrać. Bardzo często tak już bywa. Na początku się tym cieszysz, że jesteś tą taką gwiazdą, a potem zaczyna to cię irytować. I wtedy właśnie trzeba sobie przypomnieć, ty, no przecież o to mi chodziło, nie? Dążyłem do tego, żeby być tą gwiazdą. Właśnie. To co ja teraz marudzę i pierdolę, przecież muszę się cieszyć, że jest tak jak jest, a nie, że muszę wstać do jakiejś roboty, której nienawidzę robić i zarobić jakieś tam frytki i tak dalej. I trzeba właśnie być wdzięcznym. I to jest właśnie zarobiste. I tak naprawdę my powinniśmy codziennie być wdzięczni za to, co się dzieje, co nas otacza, ale jednocześnie nie zapominać o tym, co jest naszym kolejnym celem, nie? Żeby się nie zatrzymywać, tylko dalej jakby próbować sięgnąć jeszcze wyżej. I wtedy masz taką harmonię, nie? Że zapierdalasz dalej po to, żeby coś osiągnąć, ale jednocześnie jesteś codziennie szczęśliwy i wdzięczny za to, co masz. Czyli wdzięczny już jesteś. A do czego dążysz teraz? No właśnie, no bo też chciałem napomnieć, że trzeba być wdzięczny, trzeba też więcej wymagać, ale właśnie trzeba znaleźć złoty środek, żeby i być kurczę wdzięczny i od siebie nie przestać wymagać. No i cel jest prosty, no chciałbym być najlepszy i póki mam do tego wszystko, a mam wszystko, żeby to zrobić, no to dążę do tego i będę ciężko pracował, żeby się znaleźć tam, gdzie na przykład Mateusz Gamrot. No właśnie o to mi chodziło To jest mój po prostu cel. Wiem, że mogę to zrobić, no bo kurde, o tym mówiliśmy, że co osiągnąłem teraz, co, nie? Ja też włożyłem w to mnóstwo pracy, bo ja na przykład właśnie byłem chudziutki gość, który praktycznie znaczy, nie miał mięśnia. Znaczy dalej mięśnia. Potężny jak coś. No teraz jestem potężny, uwierz, teraz jestem potężny. No okej. Okay. Nie no, ale... Ja pamiętam, ja widziałem. No naprawdę, to była masakra, a gdzieś jeździłem na zawody, no to pierwsze zawody 49 kilo pamiętam na wadze i do 56 w kadetach, ja 15 lat miałem. No nie lubiłeś jeść, czy o co chodzi? Nie, ja lubiłem zjeść, ale nie wiem o co chodzi. Ja no tak gen. Po prostu, możliwe, że gen, no właśnie. No to jest coś za coś. Coś za coś, dokładnie, ale no każde zawody następne, to już 61 kilo był najmniejszy limit, a ja 52, 53, inni zrzucali wagę, a ja wpierdzielałem przed zawodami, żeby wstydu nie było sobie. Znaczy, wiesz, ja ogólnie z perspektywy takiej zawodniczej, to o wiele lepiej w tą stronę, nie? Bo kiedyś ta masa przyjdzie, wiesz, i lepiej wystartować tak naprawdę w niższej kategorii, niż w tej wyższej, powiedzmy w tym wypadku, nie wiem, 70-77, gdzie najwięcej ludzi na świecie ogólnie jest w tych kategoriach, że tak naprawdę wolałbym wystartować w swojej kategorii, jeszcze masz takie warunki, że to się w pale nie mieści, a na przykład gorzej być, o, chociażby jak Borys, mały gość, wiesz, to w kapeluszu ma 1,50 m, nie? A musisz się rąbać z jakimiś potworami na przykład dużymi, wiesz, nie? Kurczę, no właśnie, to ma, wszystko ma swoje plusy i minusy, co, nie? Ale no mówię, no ta droga, kurde, gdzieś łatwa nie była, ale wiem, że mogę włożyć tyle pracy, żeby jeszcze więcej osiągnąć, no bo to, co sobie w głowie gdzieś tam uzmysłowiłem, oglądając telewizor i oglądając KSW, że o kurczę, jak kiedyś bym chciał zawalczyć zawodowo, nie? To było myśl o zawalczyć zawodowo, mieć debiut. A tu kurde przychodzi ileś tam rekord do zera, później kurczę jakaś pierwsza przegrana, później kurczę coś, no i nagle te KSW, później mistrzostwo i to tak leci, że to wszystko okazuje się, że jest możliwe, nie? Dlatego wierzę, że po prostu to jest do zrobienia i to tylko jest w moich rękach i w rękach tej ciężkiej pracy. Tylko myślę, że też w odpowiednim momencie to by trzeba było zrobić, bo wiesz, najgorzej byłoby przestrzelić, tak sobie myślę, i to myślę nie tylko tak wróżę z fusów, tylko nawet z doświadczenia innych, własnego też, że no właśnie to jest takie, wiesz, to jest ciężki temat ogólnie, ciężki temat dla niektórych ludzi z zewnątrz i dla ciebie też, bo teraz jesteś na szczycie, tak naprawdę, jesteś mistrzem. Wiesz, masz wiele zwycięstw z rzędu i to jest taki moment, kiedy wiesz, te najwyższe, największe organizacje powiedziałyby, kurde, chcemy tego Kubę, nie? Chcemy go właśnie w tym momencie i teraz wiesz, jest taka presja trochę, że każda następna walka jeszcze cię wzmacnia, ale już nie daje ci aż tak dużo, a możliwa przegrana oddala daleko od tych, powiedzmy, tych najwyższych celów i teraz
wiadomo, trzeba się skupić na najbliższym rywalu, na najbliższym celu, którym wiadomo kto jest. Tylko, no właśnie, czy masz w głowie jakiś taki moment, w którym chciałbyś przeskoczyć? Kurde, no ja mam ułożony plan w głowie generalnie. To dobrze. Mam, no, mam naprawdę bardzo, bardzo ułożony plan w głowie. Nie, może nie będę się w 100% dzielił, lepiej, ale no po prostu mam takie swoje kroki. Po pierwsze, to uważam, że jestem w takim wieku, że tego czasu troszeczkę potrzeba i przydałoby się udowodnić tutaj wszystkim, że jest się najlepszym i po prostu gdzieś tam wszystkich tych potencjalnych, najmocniejszych rywali tutaj pokonać. No i wiadomo, że jeszcze wychodzą kwestie takie, że trzeba kontrakty wypełnić, więc to też swój jakiś określony czas na to mam. Swoje pomysły na gdzieś trafienie do Stanów też mam, więc jest ułożony fajny plan w głowie. On nie może nigdy być co do dnia, co do godziny, bo wiadomo, jakie nasze życie zawodnika jest, ale jest mniej więcej tak ułożony, że wiem, że jest absolutnie możliwe. To jest po prostu plan do spełnienia i no myślę, że takie najbliższe 2 lata będą takie najważniejsze, najbardziej weryfikujące. No wszystko jest kluczowe, znaczy wszystko jest kluczowe, tak naprawdę każda chwila tutaj dla zawodnika, bo mówię, każdy jakiś detal może zmienić bardzo dużo, ale ty powiedziałeś, że chcesz jeszcze udowodnić, że jesteś najlepszy. Kuba, ty już udowodniłeś, że jesteś najlepszy. To już jakby według mnie tu nie ma takiego czczego gadania i według mnie nawet ludzie sobie z tego nie zdają często sprawy, wydaje mi się przynajmniej, że tak jest. Wiesz, oni patrzą takimi kategoriami. Teraz może już nie, bo już wielu chłopaków udowodniło, jak Janek Bochowicz, Aśka, Gamer, że oni w UFC by go zjedli, nie? A teraz zobaczcie na przykład, że Gamer tak naprawdę swoje najcięższe walki, tak na dobrą sprawę, no może nie wszystkie najcięższe, ale powiedzmy parę z tych najcięższych walk miał właśnie w KSW, a nie UFC. I teraz wydaje mi się, że na przykład trafiając do UFC, te pierwsze walki, oczywiście tam jest trochę takie losowanie, możesz na pierwszą walkę natrafić na gościa, który w przyszłości będzie mistrzem, a może natrafić na gościa i raczej to jest większy pewnik, który jest powiedzmy no nie najlepszy. A tutaj już będąc w KSW, będąc nawet w jakichś innych organizacjach, powiedzmy takich topowych, gdzieś tam w pierwszych powiedzmy piące, pierwszej dziesiątce nawet jakoś tam na świecie, to wiesz, taki matchmaker, który jeżeli jest mądry, tak jak jest Wojciech Rysiewski na przykład, to on już gdzieś szuka takich perełek, nie? Wiesz, no, którzy nie mają kontraktu i są naprawdę turbomocni. I bardzo możliwe, że tutaj broniąc za każdym razem pas, tak naprawdę masz cięższych rywali niż na przykład na początku drogi w UFC. No też tak myślę, bo tam ta lista zawodników też jest dłuższa i tam na przykład mając parę osób na wylocie, zestawiają oni je między sobą i też między debiutantami na przykład w UFC. I że to nie jest tak do końca, że tam na wlocie dostajesz jakąś gwiazdę. Chociaż też się często zdarza, że te debiuty są kurde ciężkie i to jest taki schemat, zauważam, tak, że każdy ma ciężki debiut tam. Kurde, ale to ja mówię, no wszystko jest do zrealizowania. Po prostu uważam, że wiem, który moment będzie dla mnie odpowiedni, to się po prostu też czuję i to po prostu czasami wszystko się na to składa, co nie? Jest kilka rzeczy, które musisz do tego momentu ogarnąć. I moim zdaniem ja sobie taki czas ustaliłem i to będzie idealny moment, żeby to wszystko sobie dopracować. No, najważniejsze, że masz plan, że te najbliższe 2 lata wiesz, co chcesz zrobić, tylko też powiedziałeś jakby, widzisz, ty się czujesz wciąż takim małolatem. A ile już masz lat? 27 chyba, nie? 27, no. 27 lat, no to nie, ogólnie fajnie, że masz plan, nie chcę w niego jakoś więcej ingerować, no, ale ja ci mówię, że już jest czas. Nie, na no wszystko, ja, nie? Jakby na przykład jestem świadom, jak wygląda, no bo tak interesuję się też tak tym, więc widzę na przykład, jak wygląda kariera zawodnika w kategorii 61, jak wygląda kariera zawodnika, nie wiem, w kategorii ciężkiej albo półciężkiej. No dokładnie, że może sobie na ciężkiej, żebyście wiedzieli, im cięższy zawodnik, tak naprawdę on dłużej może kontynuować tą karierę. Tam nie wymagana jest aż tak ta mobilność, już nie ma za wadze ciężkie, gdzie oni nie muszą robić w ogóle wagi, tylko a jak jesteś w niższej kategorii, to już szybkość, mobilność, reakcja, wagi, wszystko po kolei, ale też widzę, jakie są gdzieś tam wyjątki i jaki ten wiek może być taki odpowiedni. I to często, nie wiem, w mojej wadze jest właśnie koło
30, 31, 32. Mhm. No i tam już bliżej idzie co do końca kariery, co nie? No wiadomo, w ciężkiej wadze to często jest... Nie ograniczę. Do 50 jeszcze potrafią zaskakiwać, tak. Co nie? Ale no mówię, no to jest różna sprawa. Ja na przykład widzę, że ten też mój organizm jest dalej młody. To nie to, że tylko wyglądam młodo, młodo się czuję, tylko mój organizm naprawdę jest młody i gdzieś tam u mnie to wolno idzie i że ja mam ten pik przesunięty taki chyba z tak. Rok, dwa lata, co nie? No. Więc, no. Więc to też wyczuwam na pewno. Tak. Nawet wagę, jak sam zauważyłeś, miałeś turbo dziecięcą, kiedy byłeś dzieckiem, to byłeś takim niemowlakiem, nie? Także nawet ta waga powoli przychodzi dopiero do góry. I powiem ci tak, mówili mi, że zobaczysz, będziesz miał kłopoty, za rok, za dwa już się będzie ciężej robić wagę. No robi mi się takimi małymi kroczkami ciężej wagę, ale to na przykład przez to, że zacząłem dbać o przygotowanie motoryczne i gdzieś tam zawsze trochę podbiłem tego mięśnia, ale dalej nie mam problemu. Dalej jakby wszystko jest tak, że mam ustawione i tak jak teraz waga zaczęła mi tak wyśmienicie schodzić, że to muszę w weekend coś sobie podjeść. Nie? Zdrowo, z głową, ale muszę delikatnie sobie już podjeść. A od kiedy zacząłeś robić treningi motoryczne? W Olsztynie robiłeś też, czy dopiero jak w Poznaniu? Okay. Nie. Znaczy, wiadomo, to nie można nazwać treningami motorycznymi. Gdzieś tam robiliśmy siłkę, treningi wytrzymałościowe i tak dalej. Ale to nie jest to samo, co ten trening motoryczny taki profesjonalny. Wtedy robiliśmy to tak na oldschoolowych zasadach delikatnie. Rozumiem, żeby coś sobie pomachać hantlami. No dokładnie. Mieliśmy jakiś taki plan ułożony, on fajnie działał, ale w moim przypadku, gdzie byłem takim dzieciakiem fizycznie, naprawdę dzieciakiem, no to potrzebny był taki mocny plan motoryczny, gdzie żeby podbić w ogóle moją siłę, której nie miałem, no bo można robić wytrzymałość gdzieś jak ma się siłę, a ja tej siły nie miałem, więc no. A teraz czujesz, że to poszło? Czuję, że to poszło. Czuję, że to poszło i to w taki naprawdę mocny sposób i najlepsze jest to, że nie odebrało mi to dużo, a dużo dodało i ja w parterze to czuję i czuję właśnie między innymi to, że lepiej wypadam wytrzymałościowo ze względu na to, że mam więcej tej siły, że nie muszę wkładać tyle energii w jakiś ruch i przede wszystkim czuję się zdrowo. Może teraz tak sobie nienaturalnie siedzę, ale zauważyłem, że czy stojąc, czy tam rzeczywiście siedząc na normalnym krześle, ja potrafię się wyprostować. Ja już nie mam barków tak, gdzie naturalnie tak sobie siedziałem. Jak szympans. No właśnie. No i kurde, naprawdę zdrowiej się poruszam i zdrowiej się czuję i nie mam problemów w ogóle z kręgosłupem, gdzie takie rzeczy się zdarzały. Ale, bo z Piotrem Kurkiem chyba robicie, tak. Nie? No, po trasem się znamy kupę lat. A powiedz mi, na czym się głównie skupiać na treningu motorycznym? Ja wiem, że on jest zróżnicowany na maksa, ale powiedzmy, w szczególności znając założenie Piotra Kurka, tam jest, wiesz, od tylu rzeczy, tam on inaczej zna się na tylu różnych płaszczyznach, że nawet sam trening mnie ciekawi, czy na przykład więcej robicie na wolnych ciężarach na przykład, więcej z piłkami, ketlami, czy z własnym ciałem? No i właśnie, to jest to, że wiesz, że on ma tam taką wiedzę, tyle wyróżników, że ja nawet czasami, ja po prostu robię. No. I ja też mam założenie takie, że nie jestem ekspertem od tego, chcę to rozumieć, co my robimy, dlaczego my coś robimy i często o to pytam. No ale jakby też wiadomo, że wszystkiego wiedzą tak w 100% nie ogarnę. Jeżeli chodziło na początku, no to na początku zbudowałem taką chamską naprawdę siłę na wolnych ciężarach, tak żeby mnie w ogóle ustabilizować, bo ja byłem jak galareta, podnosiłem ciężar, no to gdzieś brzuch latał, nie potrafiłem tego utrzymać. Problemy z wyciskaniem w ogóle, żeby gdzieś te łopatki złączyć i sztywno ręce przytrzymać, no to jak gdzieś się tam rozjeżdżałem, barki luźno latały, więc takie podstawy wzmocniliśmy, tak zrobiliśmy taką mocną bazę siłową. No a teraz bardziej już specjalistycznie też potrafimy pracować też pod parter, pod taką siłę, jeżeli chodzi gdzieś tam o izometrię, gdzieś o duszenia, trzymanie. No ale też zawsze się coś znajdzie, na przykład u mnie jakaś kontuzja, czy jakiś drobny uraz, czy coś, co trzeba potrafić, no i wtedy jest to dostosowywany też trening do tego. Aha. No i też zawsze są jakieś nowe pomysły, zawsze jest jakiś mały detal, który się zmienia i nie ma rutyny. Nie ma rutyny i nawet jak jest ta siła dalej, nawet jak są te ćwiczenia, no to one delikatnie się zmieniają, żeby coś delikatnie inaczej zaangażować.
Czy na przykład robię martwe ciągi, no to robię martwe ciągi, ale jest tak, raz jest sumo, raz jest trabba, raz jest zwykła sztanga, raz są te inne odmiany, te rumuńskie jakieś tam, tam martwe ciągi. No jest tego naprawdę pełno i przez to też czuję, że właśnie bardziej wszechstronnie jestem. Nie, ale to też właśnie pokazuje, kiedy ktoś fajnie podchodzi do człowieka, do tematu, że nie bierze wszystkich, czego nienawidzę wśród trenerów każdych, z każdej płaszczyzny, to robienie schematów, wiesz, przychodzi osoba, kolejna, dziesiąta i te 10 osób wszystkie wykonują trening tak samo, no nie, nie? I tak jak ty właśnie przyszedłeś i na co zwróciłeś uwagę, to czego najbardziej ci brakowało, to właśnie tej siły maksymalnej, tej stabilności i od tego zaczęliście, wzmacniliście to i dopiero wtedy przyszliście do innych elementów. I teraz jeżeli na przykład nas słucha ktoś, kto zastanawia się, czy na przykład jego trener jest, nie wiem, dobry, to teraz pomyślcie właśnie o tym, czego wam najbardziej brakuje. I idąc do trenera, to on powinien na to zwrócić uwagę i pierwsze co zrobić, to jakby to, czego wam brakuje, to rozwinąć, a tą całą resztę tylko utrzymywać na tym samym poziomie, nie? Mniej więcej. I czyli na przykład przyszedłby, nie wiem, Mariusz Pudzianowski, czy mądrym będzie to, że jak Mariusz Pudzianowski by miał się przygotować do walki, to miałby znowu robić te martwe ciągi? No nie, nie. To już lepiej jakiś, nie wiem, animal movement, czy coś takiego wprowadzić, żeby chociażby go trochę rozruszać, nawet jogi, czegokolwiek. I teraz, no właśnie, a powiedz mi, to też mnie w sumie ciekawi, bo dawno z Kurkiem się nie widziałem, a czy na przykład w waszym treningu motorycznym on wprowadza takie elementy, bo z tego co wiem, to on się zawsze tym interesował, takiego IDO-portal, wiesz co to jest? Nie wiesz. IDO-portal to był, nie wiem czy jest, trener Conora McGregora, jeśli chodzi właśnie o taki ruch ciała. No. On po prostu wszedł w swoje ciało i to, co ten gość wyczyniał, to po prostu się w głowie nie mieści. Takie różne ćwiczenia właśnie mobilnościowe. Conor tego robił też dużo, Gunnar Nelson też robił tego dużo. I z tego, co wiem, to właśnie Piotrek też się tym interesował i ciekaw jestem, czy on to też wykorzystuje. Kurde, wydaje mi się, że nie, że głównie u nas się skupia na tym, nad czym się rzeczywiście, czego potrzeba. A na przykład też jakby odbiję trochę tematu, bo też chciałem zwrócić uwagę na to, bo też ostatnio z kimś rozmawiałem o tym, że poszło mi bardzo mocno siła, a przy tym zakres został ten jest sam, okay. Albo nawet jest lepszy, to nie mam wrażenie. Więc to też trzeba naprawdę indywidualnie podejść, żeby to dało takie dobre skutki. Żeby to było tip-top. No. To jest fakt. Dobra, a powiedz mi tak, bo to mnie zawsze interesuje. Gadaliśmy już tak naprawdę niechcący o lukach, że wstajesz od rana, robisz sobie jakiś tam swój rytuał i tak dalej. Ale to, co właśnie pytałem Damiana i to, co chcę spytać każdego zawodnika, bo to mnie naprawdę na maksa ciekawi, bo z tego, co wiem, to jestem przekonany, że tak jest. Są zawodnicy, którzy nie wykorzystują w ogóle tego wolnego czasu, a są zawodnicy i mi się wydaje, że ty jesteś właśnie jednym z tych, który na maksa wykorzystuje. I teraz o co mi chodzi? Masz 2 treningi dziennie. Pomiędzy musisz, wiadomo, się mocno wyspać, żeby mieć te siły, ale ten czas pomiędzy treningami tak naprawdę to jest czas, w którym za dużo no nie zrobisz, no bo nie masz siły, leżysz jak wiesz, jak warzywo, ale jak wykorzystujesz mimo wszystko ten właśnie wolny czas, leżący czas do tego, żeby siebie rozwinąć? Czyli tak zwane luki w ciągu dnia, o których nawet od razu sobie zrobię autoreklamę, napisałem cały rozdział w mojej książce, że jak warto je wykorzystywać. No i tutaj ci powiem tak, kurde, to jest temat taki, że wykorzystuję, jestem pewien nie w 100%, a czasami jestem pewien, że nawet za dużo. W 10% nie wykorzystam. A, okej. Okay. Że są różne momenty, co nie? Bo to też jest tak, że u nas zawodników ciężko złapać taki rytuał, taki schemat, gdzie rzeczywiście będziemy ten czas wykorzystywać bardzo mocno, no bo bywają takie gdzieś momenty, że trzymam mocno swój rytuał, schemat dnia, gdzieś się przydarzy jakieś choróbsko, jakaś kontuzja, wyjazd czy coś, rozreguluje mnie to i później wracam do jakichś kiepskich nawyków, co nie? I tak na przykład ostatni czas miałem troszeczkę, że gdzieś tego czasu sporo traciłem mimo wszystko, a teraz wróciłem. I rzeczywiście naprawdę nie trzeba dużo, żeby dużo ogarnąć, co nie? Przez jakieś ostatnie kilka dni ogarnąłem więcej niż przez ostatnie kilka tygodni, co nie? No bo, no ale to też człowiek czasami potrzebuje takiego resetu, co nie? W głowie, że czasami potrzebuje się gdzieś pomiędzy treningami poobijać. A też zauważyłem ten schemat, że głównie bardzo ciężko mi się pracuje nad różnymi rzeczami, gdy mam ten etap sparingowy.
A to był ten etap właśnie sparingowy, gdzie wstawałem, kurde, robiłem trening, szedłem spać, wstawałem, jadłem, szedłem na drugi trening, no i w sumie wieczorem jakaś tam wegetacja, chwila rozrywki, chociaż żeby się uśmiechnąć i później, kurczę, znowu spać. A z kolei teraz wpadłem w taki fajny wir, rzeczywiście tą regularność łapię i nawet nie mam takiej potrzeby, żeby tą drzemkę walnąć, bo tylko na chwilę się położę. Rzeczywiście mnie tak przymuli. Nie, no kurde, wstaję, już zaraz sobie czegoś posłucham. No i kurde, teraz staram się jakby wykorzystywać ten czas. Przede wszystkim sobie audiobooka odpalać, przede wszystkim... Jakie polecasz audiobooki? Ale nie takie, żeby mieć z tego frajdę, tylko które by ci się przydały w życiu na przykład? No, audiobooki kurde, i książki. Już teraz powiem, że ten klub Piąte Rano, chociaż jestem, Piąte nie wiem, rano, czy okay. W jednej piątej, czy w jednej czwartej, ale już mega mi to siada i na przykład czuję, jakie są zalety tego, na przykład... O wyrabianiu nawyków po prostu, tak? Tak. Dawida Gogginsa polecam. David Goggins, psychopata. No, jest kurde super i powiem szczerze tak, obejrzałbym filmik w necie jego, no. To bym powiedział, nie ma opcji, nie przeczytam żadnej jego książki, co nie? Okay. Przeczytałem książkę i mówię, kurczę, przecież to na filmikach też tak nie pasujesz mi do tego, ale nie, bardzo fajnie ta książka uświadamia, że można mieć ciężko w życiu i można po prostu się za siebie wziąć. I ona mi bardzo, zawsze, bardzo, bardzo dobrze mi się uczytało, bo tak audiobooków w sumie słucham od teraz, szczerze mówiąc, a tak okay. To rzeczywiście wcześniej po prostu czytałem. Umysł mistrza. A poczekaj, tylko ci przerwę jeszcze. Czy zgadnę najpierw, dlaczego wolisz audiobooki niż książki? Ja też na przykład bardzo długi czas wolałem audiobooki, dalej w sumie je wolę. I dlaczego? No dlatego, że jak jestem po treningu, to nawet wyobraźcie sobie, jak człowiek jest zmęczony, że nie chcesz siedzieć, męczyć tych ramion, skupia cię oczami jakby na tej książce, tylko że chcesz się pierdolnąć, zamknąć oczy i posłuchać, bo sobie odpoczywasz. I to jest prosta w ogóle sprawa. No tak, z rana właśnie, kiedy jest ten czas na jakąś taką aktywność, gdzie wcześniej wstanę, no to wtedy mogę sobie odpalić tą książeczkę i jest fajnie. Ale na przykład wieczorem, gdzie jest ten czas, że przed pójściem spać, gdzieś mógłbym sobie wykorzystać ten czas na jakąś książkę, no to wtedy, kurde, jest to ciężkie, co nie? Wtedy już te literki gdzieś mogą się mierzyć, już tak masz, że ja już to najchętniej bym się położył. Aha. No i właśnie w tych przygotowaniach jest najgorzej, ale wiem, że te książki rzeczywiście będę czytać i czytam, tylko że po prostu bardziej w tych etapach, gdzie po prostu treningi są lżejsze, kiedy mogę sobie na to pozwolić w ciągu dnia, kiedy ta energia jest, a audiobook jest idealny właśnie do tego, że już troszeczkę cię zmuła, więc książki byś nie wziął. Już nie wiem, musisz gdzieś wyjść, coś załatwić, odpalasz sobie na słuchawkach, rzeczywiście się wkręcasz i nawet się bardziej pobudzasz, moim zdaniem. No i jest to dobra alternatywa, ale nie można tego totalnie zastąpić, ty czytania, no bo to by było głupotą, moim zdaniem, żeby tylko audiobook słuchać. Czytanie jest o tyle fajne, że możesz sobie po prostu szybko wrócić, pomyśleć, przeanalizować, co on powiedział. Tu możesz sobie zatrzymać zawsze i pomyśleć o tym, co on powiedział. Ale tak jak powiedziałeś, właśnie, no jakby czytanie na pewno więcej się zapamięta, ale jednocześnie też ja zauważyłem podczas słuchania audiobooków, że z początku miałem w ogóle problem, żeby wychwytywać całą treść. I wiesz, co mi dało słuchanie audiobooków? Nauczyłem się słuchać. Nawet w życiu codziennym. Że później jest tak, że jeżeli wychwytujesz to, co on tam musisz wychwycić, to, co ten ktoś, autor chce przekazać totalnie, to później w życiu codziennym bardzo łatwo jest po prostu słuchać drugiej osoby. A wielu ludzi, Bartosz Jezielski, pozdrawiamy, ma z tym problem. Rozumiesz? Że ja do ciebie mówię, a ty już myślisz o tym, co chcesz mi powiedzieć, a nie słuchasz w ogóle, co ja do ciebie mówię. Zauważyłeś, jak dużo ludzi ma z tym kłopot? Na przykład moim zdaniem to przede wszystkim, że na wyobraźnię mi to wszystko działo. Ja mam dużą wyobraźnię, jeżeli chodzi o czytanie, że czytam i potrafię sobie różne rzeczy wyobrażać. I z początku odpaliłem audiobooka i tak zauważyłem, że ta wyobraźnia szybko mi zaczęła działać i ze słuchaniem akurat u mnie wyrobiłem sobie w miarę nawyk, bo dużo rzeczy sobie odpalałem właśnie na tych słuchawkach, ale nie były to audiobooki, tylko raczej podcasty i tak dalej. Tylko człowiek wtedy troszeczkę może mniej przywiązywać do tego uwagę. Jeżeli łatwiej to jest audiobook, to o wiele ciężej się tego słucha, ale fajnie to uczy właśnie tego słuchania. Rzeczywiście, że jakby
No bo czytając skupiasz się na tym, jakby ktoś to powiedział, czytasz jakby w taki sposób, jakby ktoś to mówił i tak dalej, wyobrażasz sobie, jaki to jest kontekst i tak dalej, a tu masz to fajnie powiedziane, ale jeszcze musisz się w to bardzo mocno wczuć, nie? Tak. Mhm. I rzeczywiście tak, tak kurde zauważyłem, że ten audiobook też, jak słucha się tego dobrze, w taki mądry sposób, no to też nie możesz tego robić, nie wiem, bez przerwy sobie. Ej, słuchać, a przesłuchałem dzisiaj jedną książkę. No nie, nie tylko ma jest szans. Skupienie i nie wiem, mnie to jest maksymalnie, jeżeli chodzi o takie jakieś codzienne obowiązki, do pół godziny, 40 minut, do godziny. No mózg się przypali. No, no dokładnie, no po gdzieś prostu. Ta twoja wyobraźnia też musi odpocząć. Ale no właśnie, jeśli chodzi jeszcze o mózg i wspomniałeś też o grze na gitarze, no właśnie swoją drogą, ja też zawsze sobie mówiłem, że będę kiedyś chciał uczyć się grać na gitarze i właśnie Kuba polecił taką aplikację w telefonie, którą możecie sobie odpalać i tam ona wam mówi, jak grać. Generalnie genialna aplikacja, ale muszę przyznać się, że też zawiodłem, jeśli chodzi o wyrobienie tego nawyku i też chcę autentycznie wyrobić sobie gdzieś nawyk godzinny w ciągu dnia, gdzie po prostu będę sobie siedział i uczył się gry na gitarze. I teraz. Raz, że po prostu chcę sobie w nią pograć, gdzieś tam kiedyś pojedziemy, bo bardzo lubię, ty też zresztą, wyprawy w góry, takie tam klimaty i wziąć sobie taką gitarkę, chociażby ukulele nawet i sobie gdzieś tam pograć na klimacie. Bardzo mi się to zawsze podobało, jakbym żył w latach 60., to zapewne byłbym dziecko kwiaty i to byłoby dla mnie niebezpieczne, ale właśnie tak bym chciał toczyć nawet swoje dni. Ale dlaczego głównym powodem, dla którego chcę się nauczyć grać na gitarze i cały czas chcę się uczyć, to z tego, co słyszałem, nasz mózg najbardziej pracuje wtedy, kiedy właśnie uczysz się grać na jakimkolwiek instrumencie, a jak jeszcze dodatkowo śpiewasz, no to już w ogóle. No. Czyli się tam te neuroniki, wiesz, łączy się jeden z drugim i zaczyna to wszystko jakoś tam pracować. Nawet w dokumencie autentycznie to widziałem, że to nie jest podobno tak, że mózg wykorzystuje 3% czy tam ile, jak tam ludzie mówią, mózg, tylko wykorzystuje 100%. Tylko w jednym momencie możesz wykorzystać, powiedzmy, te 3-5% w jednym momencie danego obszaru. Ale bo inaczej bym on umarł. Po co byśmy mieli taki duży mieć mózg? Wie, rozumiesz, że to nie jest tak, że tylko tutaj kawałek 3% wykorzystywany. On jest cały, ale w jednym momencie możesz wykorzystywać tylko jakiś punkcik. A gra na instrumencie, tu musisz ruszać, tu musisz słuchać, a jeszcze nagle śpiewać, powoduje, że tam gimnastyka a jeszcze się początek, dzieje. Weź zsynchronizuj lewą masakra. Z prawą ręką, no tragedia, no. Naprawdę tragedia. Sama pozycja boli, że przez pierwsze minuty zagrasz, kurde, jakie to niewygodne, a człowiek z czasem się przyzwyczaja. Ale właśnie dlaczego o tym mówię? Bo i tam pod jakby jakimś takim, jak to nazwać, teleskop, no nie, mikroskop, no nie mikroskop, jakiś taki wyświetlacz, który pokazywał, jak mózg działa, to nagle, powiedzmy, czytając, świeciło się tu, gadając, świeciło się tu, a grając i śpiewając, to ten mózg tak się świecił. Raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, raz tu, wiesz, tam była totalna gimnastyka. I dlaczego o tym mówię? Dlatego, z doświadczenia tutaj w swojej rodziny też wiem, przychodzi taka choroba, jak Alzheimer, czy jakieś tam demencje starcze i tak dalej, i warto wykonywać takie różne rzeczy, czynności, które spowodują, że to się opóźni. A teraz jeszcze tym bardziej o tym mówię, dlaczego? Dlatego, że bijemy się po mordach. No właśnie. Nie? I ja też to kilku osobom właśnie mówiłem, że przez to uczę się takich nowych rzeczy i staram się robić coś takiego. No bo wiem, że gdzieś my na starość możemy mieć troszeczkę cięższe zadanie niż inni. Mhm. Ale myślę, że jak jesteśmy tak zaprawieni w boju, że potrafimy iść, walić 2-3 treningi dziennie, czasami naprawdę robić takie rzeczy, gdzie do czego ludzie zwykli nie są przyzwyczajeni, inni, którzy nie wykonują akurat naszego zawodu, no to kurde, to czemu mielibyśmy mieć problem, żeby wstać i pograć sobie na gitarze, w ogóle albo nie. Kurde, poczytać? W ogóle. No, to jest tylko wyrobienie odpowiedniego nawyku i to będzie sprawiało ci frajdę. No, a bo to ile razy jest miałeś wymówka po prostu dla ludzi, że oni tego nie będą robić. I ja też się łapię na tym, że mi ta gra na gitarze często gdzieś no mam przerwę w tym często. Mhm. Ja teraz na przykład wiem, że jak już zacznę, to muszę sobie ustalić jakiś dany obszar czasu, kurczę, dziennie i to musi być naprawdę z 20 minut, bo czasami jak sobie ustawię za wysoki ten czas, typu, nie wiem, pół godziny, godzina, no to jak nie mam czasu na to, wiem, że się nie wyrobię, to nie zrobię tego i wychodzi jeszcze gorzej niż jakbym siadł na 5 minut, jak i sobie nawet poświrował chwilę. I jak zatrzymałem się, to później ciężko jest wrócić, bo ten poziom szybko spada. To się tak szybko zapomina. No bo nie wyrobiłeś też sobie znaczy inaczej, nigdy się jeszcze nie nauczyłeś grać na gitarze, no tak, to więc tak. Szybko spada, bo jeszcze tak naprawdę nic nie umiesz. Nie? No tak, ale w ogóle to
Mam wrażenie, że ta koordynacja szybko spada. No. Ale właśnie, bo to jest tak, bo tak jakby nie dokończyłem jeszcze tego, co w sumie chciałem powiedzieć, że teraz obijamy sobie tą głowę, te neuroniki gdzieś tam w różnych wypadkach gdzieś tam zanikają i to jest fajne, że wykonują zupełnie inną rzecz i to właśnie dlatego to jest taki, powiedzmy, kod, ta gra na gitarze czy jakimkolwiek innym instrumencie powoduje, że nadbudowujesz nowe, nie? Czyli o tyle fajnie, że wiesz, tu dostają wciry i zaczynasz beblać, nie? Powiedzmy, a z drugiej strony nadbudowujesz i nie doprowadzisz do czegoś takiego jak chociażby, trudne słowo, encefalopatia bokserska, która może spowodować, że później będziesz na chleb mówił beb i tego jakby nikt nie chce. I teraz na przykład, powiedzmy, Kuba wrzuci sobie na Instagram zdjęcie, że gra na gitarze i zapewne bydło komentujące, a ty się kurwa lepiej zajmij sportem niż na przykład grą na gitarze, nie? Bo tam bardzo często tak jest. A teraz słuchajcie, akurat zwracam się tylko do tych nielicznych, bo to są nieliczne osoby, które wypowiadają się gdzieś tam w ten sposób. No trzeba też zadbać o całą resztę życia, nie? I chociażby taka głupia gra na gitarze, to nie jest, że ktoś ześwirował i nagle chce zostać artystą jakimś tam wielkim, muzykiem, tylko chcemy zadbać o wszystko. I to między innymi można powiedzieć tak naprawdę, że nawet grając na gitarze, można powiedzieć, że w jakimś stopniu jesteś dla treningu, bo ten mózg zaczynasz aktywować i później nawet, chociażby to musisz skoordynować, jakiś nam nowy ruch, to później te ruchy, które doskonale znasz na treningu, będzie cię jeszcze łatwiej wykonywało, bo dałeś sobie kolejne zadanie dla mózgu. Dokładnie i teraz też sobie w scenie to, że na przykład współpracuję z panią Beatą Bedrowieńkowską, z coachem mentalnym, i kurczę, i dużo osób mówi, nie potrzebuję psychologa, nie potrzebuję coacha. Pytam cię o zapełnienie luk i nic mi tu nie mówisz, a to jest właśnie zapełnienie ale luk. Ale to nie jest zapełnienie luk, to dla mnie jest fundament. Okay. Autentycznie to jest fundament, jak kurde wstajesz, robisz stretching, ileś musisz zrobić, nie wiem, kondycji, siły, to jest tak samo dla mnie podstawa, co nie? To nie, to dla mnie to jest właśnie wszystko to, o czym mówisz teraz, to z luki. Masz trening 2, to jest ten fundament, a cała reszta to są te luki. Właśnie o tym mówię. I teraz jak wykorzystujesz? Czyli mów. Nie, no dla mnie to jest fundament i uważam, że dla każdego powinien być fundament, bo to jest na przykład to. I tam też są takie ćwiczenia. Nie tylko typu, bo to ludzie sobie myślą, a to musi ktoś mieć problem z głową, żeby sobie z tego korzystać, żeby tam się nie spalić na walce. No, totalnie nie. No, tam też właśnie pracuje się nad różnymi pracą różnych półkul mózgowych, żonglowanie. Ciekawe, jeżeli chodzi o ćwiczenia, na przykład mogę ci później pokazać, dam ci kartkę i sobie coś takiego spróbujesz, pisanie lewą, prawą ręką. No i wiecie, na początku to mi w ogóle parował mózg przy tym, a teraz kurde czuję taki fajny progres i to nie trzeba na to bardzo dużo czasu poświęcić, ale to naprawdę rozwija i to dba o naszą głowę. No przede wszystkim dlatego, że mamy naprawdę ten sport kurde ciężki i tak. Urazowy dla tej głowy. I to bardzo poprawia. Wiadomo, pracuję rzeczywiście też nad nastawieniem, nad swoją gdzieś tam głową, ale też pracujesz właśnie w tym drugim sensie, że rozwijasz to i pracujesz rzeczywiście nad swoim mózgiem i nad tym, żeby robić różne rzeczy, żeby ta walce była ta kreatywność, żeby była reakcja, żeby było skupienie. I kurde, to są naprawdę takie rzeczy, których ludzie nie zauważają, one nie zajmują dużo w ciągu tygodnia czy w ciągu dnia, bo ja tego nie robię, nie wiem, codziennie przez godzinę, tylko wystarczy codziennie przez 15-20 minut. No to co to jest? A spotykacie się online, czy na żywo, czy jak? Online i na żywo, zależy jak to wypadnie. A skąd jest ta pani? Z Lublina chyba. Z Lublina, okej. Okay. Czyli jedziesz do niej czasami po prostu? Nie, po prostu czasami jest tu w Poznaniu i jest przy okazji okazja, żeby się spotkać, a często tak bywa i jakby, kurczę, no gdzieś z czasem jak współpracujemy, to wydaje mi się, że już też to fajnie można ustawić, że wiemy nad czym pracować, robimy sobie jakieś tam testy i tak dalej. Ja też nie jestem w tym ekspertem, ale zacząłem mocno się tym interesować i widzę, ile czasami jakaś taka drobnostka z pozoru może dać korzyści. I to jest bardzo fajnie i mi się wydaje, że to też właśnie jest dla dobry zawodnik widzi, ile wokół mu różne rzeczy dają albo zabierają i co można poprawić. Co nie? Kurczę, to jest naprawdę bardzo fajny element i mocno się tym zajawiłem, że naprawdę
jest to interesujące i każdemu polecam. I to myślę, że tak jak z motoryką troszeczkę, co nie? Że różne rzeczy w MMA się pojawiały i wcześniej było, jaka siłka, kurczę, że tu trzeba potrafić nie się tak bić, siłkę sobie możesz zrobić. A wiesz, a ja taką reakcję mam, że tam wiesz, zanim ty machniesz, ale później się okazało, kurde, ale tą siłkę pomaga trzeba robić, nie? No to jest to samo. A od kiedy współpracujecie razem? Oj kurczę, chyba koło... No już długo. Ponad rok. Okej. Okay. Czyli... dobra, to, czy to możesz mi powiedzieć, czy pomogła ci ta pani, jak się nazywa jeszcze raz? Beata Drewnikowska. Pani Beata. Po walce, ostatniej walce, gdzie kopnąłeś front kicka, nie front kicka, tylko soccer kicka nielegalnego, bo inaczej, dlaczego o to pytam? Bo widziałem, że źle się z tym czułeś, bo wiadomo, jeszcze opinia ludzi i tak dalej, nie, że walka poszła nie tak. Czy miałeś z tym problem na tyle, że na przykład musiałeś go przepracować z panią Beatą, czy nie? Uważam, że po prostu i tak każdą rzecz przepracowywałem. Mm-hmm. Czyli jakby to nie zadziałało, ja uważam, że to bardzo dobrze przyjąłem. Że pierwszy moment jest taki, że ja też jestem dosyć emocjonalnym człowiekiem i nie chodzi o to, że ja nie wiem, nie mogłem sobie dać spokoju i tak dalej, tylko mi rzeczywiście było przykro, smutno wobec tych kibiców, wszystkiego, Sebastiana i tak dalej, że wszystkie chciałem przeprosić. Zresztą mam twoją dedykację na książce, żebym przestał już przepraszać. Tak. Ale no rzeczywiście, no przyszedł czas, że trzeba to po prostu... No pożegnać i tyle, no to zdarzyło się. W związku z tym mam jeszcze jedno pytanie, ale bardziej byłeś smutny, wkurwiony, zwał jak zwał, nie? No. Na to, że powiedzmy żal ci samego Przybysza, żal ci kibiców, czy po prostu najbardziej byłeś zły sam na siebie, że po prostu gdyby nie to, byś, wiesz, full legalnie wygrał całą walkę i ogłoszony byłbyś zwycięzcą i tyle. Wiesz co, najmniej mi chyba byłem zły na siebie, no, bo wiem, że to też jest złe, co nie? I jakby szybko sobie to uświadomiłem. Najbardziej mi było żal wszystkich dookoła, w tym najbardziej Przybysza, że gdzieś coś takiego się wydarzyło. No a też nie mogłem być zły na siebie, że miałem jakiś, że jakiś odruch się wydarzył, co nie? No bo no, to by było bardzo głupie, jeżeli ja bym teraz od roku bez przerwy miał to w głowie, myślał o tym, no bo nie mogę, no bo to się wydarzyło i tyle. No i żyjemy dalej. Nie? Dlatego właśnie tak jak tutaj napisałem, że walić to, już no. Przestałem przepraszać i żyjemy dalej. No, więcej się nic nie wydarzyło. Dokładnie. Już nie mówiąc o tym, że trzeba o tym pamiętać, że każdy ma swoje życie i dobra, nawet tam kibice, nie kibice mogli trochę się wkurzyć, coś tam powiedzieć, ale w poniedziałek każdy z nich wstaje, idzie do swojej roboty i tak na dobrą sprawę oni już się to mnie interesują, nie? No, właśnie dlatego jakby bardziej się skupiłem na tym, na innych i rzeczywiście to wobec innych chciałem jakby przeprosić, wykazać takie jakby po prostu zainteresowanie, że nie chciałem, żeby to tak wyglądało, bo gdzieś tam poniekąd na przykład ktoś przyjechał na walkę, liczył na dobre widowisko, no i miał to widowisko, ale chciałby jednak, żeby to dotrwało do końca, co nie? No ale co, no tak jak mówię, no kurczę, zdarzają się takie rzeczy i też właśnie tamten rok był taki trochę zachwiany w różnych momentach, no bo nawet narodowy i ta sytuacja wokół tego. No i kurczę, nie wiem, wiesz, nie odczuwam, żeby było po minęło. Tym roku było, o kurde, no masakra był taki, nie kurde, wzmocnił mnie jak nie wiem co. No nie ma opcji, żeby był ten rok gorszy, no nie ma opcji, co, nie? A nawet jeśli nigdy nie wiesz co, po co się wydarzyło, wiesz, no. No dokładnie. Także w ogóle absolutnie dobre podejście, ale tutaj takie... jednocześnie można powiedzieć, że właśnie dzięki tej twojej wypowiedzi rozwialiśmy wiele pytań, bo między innymi się pojawiło takie pytanie, bo na Instagramie tutaj postanowiłem, żeby ludzie też zadali pytanie od jakiś Damianek w formie, co czułeś, kiedy kopnąłeś Przybysza. W tym samym momencie, kiedy co czułeś, to ja nie zadawałem w ogóle takiego pytania, no bo wiem, że prawie że nic nie czułeś, no bo to było takie, co się kurwa wydarzyło w ogóle, nie? Zapewne. No. Dlatego bardziej mnie interesował właśnie cały temat już po, no i teraz już wiemy, no i żyjemy dalej, no i tyle. 20% pytań poszło. Nie, są jakieś pytania, ale wiesz, to za chwilę do tego przejdziemy, ale właśnie od razu napomknę do tego, bo ja nie czytam komentarzy, bo od razu mówię, ale inni czytają i mi dają znać. Podobno się ludzie przesadzili, że mam jakąś kartkę ze sobą, nie? Jak na przykład rozmawialiśmy z Najmanem Piwowarczykiem, ale teraz ja mówię oficjalnie. To nie jest inaczej. Jak słuchacie, oglądacie jakieś różne programy i tak dalej, wierzcie mi, ktoś idzie do kartki, patrzy co tam miał zrobić, patrzy ile tutaj mam do jakichś tematów, nie? I
wraca i żeby to ładnie wyglądało w kadrze. Ja mam w dupie, żeby to ładnie wyglądało w kadrze, bo to ma być prawdziwe i ludzie bardzo często chcą realność i prawdziwość, a z drugiej strony woleliby, żeby na przykład było ładnie wszystko pocięte i żeby nie było widać kartki. Nie, ja oficjalnie mówię, mam sobie taką kartkę, bo wiecie co, bardzo często na przykład udzielałem sam wywiadu, po czym na przykład redaktor szedł i mówi, kurwa nie, spytałem cię o to i o to. Dlaczego? Dlatego, że on nie chciał korzystać z takiej sobie pomocy gdzieś tam i na końcu wychodziło, że nie spytał mnie o to, co chciał, no bo przecież umówmy się, nikt nie ma głowy jak encyklopedia i nie pamięta wszystkiego, jak to, o co ma spytać. Może jak będziemy mieli te chipy, nie? I będziemy mieli sztuczną inteligencję jeszcze wrzuconą w nasz mózg, to już ogarniemy. A już słyszałem, że Elon Musk chyba pierwszego chipa tam wszczepił, ten Neuralink, że chyba można tam pisać za pomocą myśli. Nie chcę tego, nie? Ja powiem tak, ja nie chcę tego, jak chcę kurwa zatrzymać, to wszystko bym zatrzymał ogólnie i wyprowadził się do lasu, z którego się wyprowadzam. Od razu pomyślałem, że za kilka lat będzie tak, że będziesz sobie nowego wczepiał, jak nowego iPhone'a, że będziesz czekał na nowy model i abonament, wiesz, na abonament nowego tego, będę mógł pisać i jeszcze coś tam robić. Przeraża mnie. Takie czasy przychodzą, ha? Mnie to przeraża. Ja normalnie... Mnie to przeraża tak bardzo, że ja wierzę, że już takie coś się wydarzyło w ogóle i to może parę razy już i doprowadziliśmy do tego, że cały świat się rozpierdzielił i na nowo zaczynamy to wszystko tworzyć i znowu zataczamy takie błędne koło, do którego znowu dojdziemy, znowu się rozpieprzymy i znowu będziemy jakimiś neandertalczykami i odznaczymy wszystko od nowa, nie? Do tego stopnia. Wybiegłem trochę daleko, kurczę, nie myślę, ale aż tak daleko. To by było bardzo ciężkie, ale mimo wszystko, że przeraża ten postęp technologiczny. Kurde, przeraża. Nawet ta sztuczna inteligencja. Wiesz, co mnie to przeraża? Bo, okej, okay, to jest, nazwijmy to nawet fajne, niektóre rzeczy, w szczególności niektóre rzeczy technologiczne są super, jeżeli wykorzystujesz to pod siebie. Ale czemu mnie to przeraża? Czy daje ci to szczęście? Naszym podstawowym pytaniem powinno być, co mi daje szczęście i żeby po prostu być szczęśliwym człowiekiem, nie? Tak myślę, że to powinno być główne założenie. A teraz tak, próbujesz wymyślać nie wiadomo cuda niewidy, ale koniec końców popatrz na to, czy ty jesteś bardziej szczęśliwy. Jeżeli nie, to chuj z tym, to po co to wszystko? Tylko, że na przykład to jest zawsze super w jakimś ułamku, co nie? No bo super pod kątem, że nie wiem, w medycynie to może się bardzo mocno przydać, co nie? W takich rzeczywiście rzeczach, które na co dzień odczujemy, ale mimo wszystko wydaje mi się, że wokół jest, większość osób wykorzysta to do złego. Tak. I kurde, wpłynie na nas to źle, bo automatycznie będziemy gdzieś tam dążyć do nie wiem, do czerpania przyjemności z tego, czy coś, no to już będzie negatywnie nas oddziaływać, ale tutaj powiem, że no, nas sztuczna inteligencja nie zastąpi. Bicia się w klatce. Nasza praca jest bezpieczna. Bezpieczna, chociaż to może tak pójść daleko, że teraz wyobraź sobie, że wszczepasz jakiegoś chipa. I na przykład, a ty nie wszczepiasz, tak jak sterydami, ty wszczepiasz na przykład, a ja nie szczepiam, nie? I teraz ty na przykład, cały mój styl walki masz wrzucony do mózgu, powiedzmy, i wiesz wszystko, masz mnie przeanalizowanego od A do Z, nie potrzebujesz żadnego trenera, a ja nie. I kto jest na wyższej pozycji na przykład, nie? No w tym sporcie też to może siać zamieszanie. Ja ogólnie bym chciał, żeby cały rozwój technologiczny, taki maksymalny, szedł do, wiesz, do kogo? Do arcykotów, do ludzi, którzy powiedzmy naprawiają świat, do lekarzy, do jakichś tam największych informatyków, żeby oni jakby się tym zajęli, a wiesz co, a ludzie kowalscy, żeby w ogóle nie mieli do tego dostępu. Wiesz, o co chodzi? No. Że teraz ten mega turbo rozwój jest dla tych ludzi, gdzie faktycznie oni wykorzystają to w dobrym celu, nie? Mam nadzieję, że w dobrym. A reszta tak naprawdę nie powinna w ogóle tego mieć. No ale z drugiej strony masz później takie rozkwiny, na przykład, nie wiem, osoby, które, dajmy na to, montują filmy. Mhm. No wiesz, to podejrzewam, że sekunda i sztuczna inteligencja ci będzie tak montować film, że człowiek tego nie zrobi lepiej. Tak. Już zresztą montuję, widziałem jakieś próbki, jak montuję jakiś film, że typu wpisujesz jakieś losowe rzeczy i rzeczywiście te losowe rzeczy, pojawia ci się z nich film, co nie? No to teraz tak, no z jednej strony będą przyjmować, będzie sztuczna inteligencja przyjmować jakieś dane, nie wiem, branże, zawody, no a co z tymi ludźmi, którzy na przykład uczą się tego zawodu i nagle on będzie niepotrzebny. Totalnie do dupy, tracuj robotę. No a z jednej strony tak, ale z drugiej strony, no nie wiem, no przyspieszy to jakoś i ułatwi innym, co nie, no bo... Ale co przyspieszy? No nie wiem, dajmy na to, będziesz chciał zmontować film. Mhm. To ja nie będę... Ja wiem, no nie właśnie. Będę musiał płacić grubemu ze Sport Hype'u.
Tak. Tylko ja sobie wejdę na sztuczną inteligencję i sobie powiem tak, zmontuj mi tu film i ty i cyk. No tak, no tak, tylko właśnie chodzi o to, i mi nie będzie odsyłała, kurde, faktury. Tylko, no tak, nie? Tylko wiesz, właśnie chodzi o to, że no ty musisz coś oddać, żeby ktoś inny miał i to wtedy jak to całe społeczeństwo jakoś sobie radzi, nie? A teraz jak nagle by każdy sobie sam sobie radził, to co z tymi innymi ludźmi, wiesz, co się z nimi wydarzy? No to jest takie, jak dla mnie, mocno, mocno niebezpieczny temat. No nie, no i generalnie bym to zamknął. Jest, generalnie sobie, tak wiesz, tu pół żartem, ale kurde, pół no. Serio. No jakby uważam, że powinno pewne rzeczy zastępować, bo zrobi lepiej niż człowiek. Mhm. No ale też człowiek nie jest, jest niezastąpiony w wielu, wielu rzeczach, więc mimo wszystko. I dla mnie takie poradzi. Lekarstwo jest na to takie, żeby naprawdę zajmować się takimi rzeczami, które choć w jak najmniejszym stopniu może taka sztuczna inteligencja ciebie zastąpić. I niestety to sprowadza się do takiej fizyczności, nie? Niestety, niestety. Powiedzmy, jesteś budowlańcem, nie? Nie wiem, ustawiasz cegły. No to myślę, że minie trochę lat, zanim zrobią tak, no. Że jakaś tam maszyna będzie ustawiać te cegły, czy cokolwiek chociaż, innego, kurczę, kopać w ogrodzie. Chociaż powiem ci, że nie, bo pewnie już za kilka lat już pewnie jakaś taka maszyna jest, która ci będzie chodnik stawiać w sekundę i będzie ci automatem robić, co nie? No tak, no tak, no może tak być, zobaczymy. Ja w każdym bądź razie, ja to bym wszystko zatrzymał, najchętniej też zbudował człowieku jakąś ekowioskę gdzieś w dżungli i mieszkał tam sobie na własnych zasadach i tyle, nie? Tylko to są moje jakieś tam, wiesz, wyobrażenia i marzenia, ale nie do zrealizowania, ale tyle. Może lepiej przejdźmy tutaj jeszcze na ziemię, ja właśnie sobie posłużę tutaj jeszcze się karteczką, żeby, o właśnie, i mam tutaj kwestię, o której bym zapomniał, youtuber. Bo Kuba to nie jest tylko zawodnik MMA, ale ostatnio stał się youtuberem. Od kiedy jesteś youtuberem? To było w sumie jakoś, kurczę, rok, ponad rok już? Kurde, ponad rok. Szczerze mówiąc, ja mam problem z, nie liczę czasu, nie liczę tak mocno to czasu. To jest bardzo dobrze i Kuba ma ponad 4000 subskrybentów, czyli ludzi, którzy go tam oglądają i to jest mało i generalnie dziwne jest to dla mnie, że na przykład ktoś siedzi, nie wiem, powiedzmy na Instagramie i szybko te treści sobie przepierdala, takie wiesz, pach, 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 pięciosekundówki, a YouTube jest naprawdę fajny, no bo tam faktycznie się dzielisz, powiedzmy, swoim dniem, pokazujesz, jak wygląda dzień u zawodnika, pokazujesz różne techniki, dlatego powinno, ludzie, wchodźcie tam, subskrybujcie sobie kanał Kuby i przynajmniej coś ciekawego możecie się dowiedzieć. Czy macie jakiś plan związany z YouTube'em? Kurczę, mam plan, mam dużo rzeczy, które chciałbym robić, ale też dużo rzeczy, które jakby testuję sobie, co nie? Nie, no uważam, że czas jest i że jakby trzeba go tylko wykorzystać. Okay. Raz ja na przykład nie wykorzystywałem go wcześniej, ale też jakby różne te treści były od początku i nie, jakby nie zgodzę się, uważam, że to jest dużo, te subskrypcje, te wyświetlenia, które mam, jak na to, co gdzieś tam my tam robimy, jakby bez pomysłu takiego stricte super planu, co moglibyśmy robić, a z testowaniem to jest naprawdę sporo. Jestem zadowolony i widzę, że to jest kompletnie coś innego niż Instagram. No nie? Gdzie? Zupełnie coś innego. To bo właśnie wiesz, bo tutaj jednak to jest fajne, że ta osoba, która sobie włączy ten filmik, to przeważnie no, ten watch time tam różny jest, ale u mnie jest tam w miarę wysoki i no to dajmy na to, no, że ta połowa ponad osób obejrzy cały ten filmik. To jest dużo. To jest dużo i to nie, to jest jakby inne zaangażowanie niż wejście, napisanie ci losowego komentarza tak. Z emoji czy zareagowanie na relację, co nie? To jest totalnie co innego, co nie? Bo te relacje to sobie można tak przeglądać tak. I dużo osób tak robi. A ten filmik rzeczywiście ktoś obejrzy, tu musi się skupić, przynajmniej swój słuch, przynajmniej jeżeli nie ogląda, bo na przykład odcinek jest bardziej mówiony, rzeczywiście musi się skupić. Często napisze ktoś komentarz i rzeczywiście widać, że słucha, widać, że zwraca uwagę na szczegóły i jakby to doceniam w tym, że to jest taki kompletnie inny wymiar, a no też trzeba powiedzieć, że no jesteś pionierem, jeżeli chodzi o YouTube'a, MMA i no to na przykład się docenia i dużo osób między innymi jako pierwszy byłeś ty, zwróciło mi uwagę i na to, żeby rzeczywiście też, może to zabrzmi tak typowo, że budować swój wizerunek, to nie? I to ładnie się tak nazywa, ale na przykład nie patrzę na to tak super w ten sposób, że ty, no kurczę, budować swój wizerunek, żeby kurde w życiu później się to też przydało, ale kurde, no to jest przede wszystkim przyjemne i
to jest tak, że no ma się jakiś czas w swoim życiu i się go nie wykorzystuje, tak, to on przepadnie. Przepadnie. Przepadnie, a fajnie można zbudować na przykład teraz relacje z widzami, a przede wszystkim mieć taką misję, żeby zachęcić ich do trenowania. Żeby zachęcić ich do wkręcenia się w ten sport, wytłumaczenie czegoś, wyjście z tym. I kurczę, zobacz, jak to się rozwinęło. Rok temu gdzieś ten kanał zakładałem, czy tam trochę ponad. I nagle, kurde, już tych kanałów, jeżeli chodzi o MMA, no to już jeżeli chodzi o zawodników, to tam jest pewnie z 5, 6. Już nawet trener Pepłowski ma swój kanał. No i to naprawdę fajnie wygląda. I ludzie, myślę, że coraz bardziej się tym interesują. I wcale nie trzeba robić tam czegoś głupiego czy abstrakcyjnego, tylko rzeczywiście pokazać tego, czego inni ludzie nie widzą i nie wiedzą o nas. No, dlatego między innymi żurnalista właśnie namówił mnie do tego, żebym też zaczął te podcasty. Nie wiem, zobaczymy, jak to dalej będzie, ale lubię sobie rozmawiać, wiesz, o tym. I właśnie stwierdziłem, że podcasty by mi się podobały z racji tego, że nie trzeba robić sobie debila, żeby gdzieś tam te wyświetlenia szły i tak dalej, bo rozmowy bardzo chętnie każdy posłucha. I lubię rozmawiać i bardzo mnie interesuje właśnie spostrzeżenie innych zawodników, w szczególności takich, którzy mają coś w głowie właśnie na temat chociażby życia, sportu, walki, bo według mnie, jeżeli właśnie dobrze kierujesz swoją karierą, to tak naprawdę możesz mieć o wiele bardziej otwartą głowę od przeciętnego Kowalskiego, bo tak jak sam mówił, jak kiedyś sama nazwa wskazywała, nie sporty, tylko sztuka walki. I trochę ten, jeżeli zawodnik prowadzi taką odpowiednią drogę, powiedzmy takiego gościa od sztuk walki, naprawdę ma wiele przemyśleń, które ktoś gdzieś może wykorzystać i może powiedzieć coś ciekawego. I w ogóle o tym zapomniałem powiedzieć, dlaczego ty miałeś być pierwszy. Nie tylko dlatego, że my sobie o tym rozmawialiśmy, ale właśnie wspomniany żurnalista sam mi powiedział, że no, na przykład taki Kuba, dlaczego, wiesz, i mi zaczął gadać o tobie, że w ogóle, że powinienem sobie wziąć jako ciebie, jako pierwszego. I mówię, no faktycznie, nie? Że bo według niego ty miałeś coś jakby więcej do powiedzenia, on no, ma czutkę, myślę, na pewno. Co do tego właśnie, kto może coś powiedzieć i faktycznie, ale to co wspomniałeś na temat właśnie ludzi oglądających Ciebie na YouTube, to ja też poczułem i wydaje mi się, że tak jest, że stali widzowie, nie mówię o takim przypadkowym, ale stali widzowie z YouTube'a to są Twoi najwierniejsi fani. Dokładnie, to jestem tego samego zdania, ja to widzę w komentarzach na przykład. Widzę, kto mi komentuje i w jaki sposób i też zwraca uwagę w taki fajny sposób na właśnie te szczegóły, o których mówiłem. A że to by się przydało zrobić, a o tym powiedzieć, a tego jestem ciekaw i tak dalej. I widzę, że to pokazuje prawdziwych fanów, takich najwierniejszych, bo to jest najbardziej jakby angażujący content, co nie? Tak. Bo to jest, kurde, to trzeba obejrzeć, to trzeba zwrócić uwagę, włączyć kilkanaście minut, niekiedy trochę dłużej. No i rzeczywiście, jak sobie pomyślisz, kurde, no to trzeba być też wdzięcznym, no bo ten ktoś poświęca ci rzeczywiście te kilkadziesiąt minut w tygodniu, to też nie jest lekkie i większość woli sobie w tym czasie, kurczę, poskrolować TikToka. Tak, no właśnie o to chodzi, że tutaj na przykład niech to ma nawet 5 minut filmik, no. To te 5 minut musisz poświęcić tej jednej osobie i go obejrzeć, to w 5 minut, tak jak mówię, TikTok czy Instagram, to przyleci tam ze 100 postów jakichś tam, nie? No. Także to jest właśnie fajne, że ktoś zaangażuje swoje 5 minut życia po to, żeby zobaczyć, co ten Kuba ma tam do powiedzenia, nie? No, a kiedyś byś spojrzał, że ten YouTube to kilkanaście minut marnujesz czas, a teraz masz tak, kurczę, kilkanaście minut, to w sumie się skupiasz na jednej rzeczy, a nie TikTok i nadinformacja, że w tym czasie 100 postów przejdzie. Nie że, no, w ogóle... Uważało się YouTube za jakąś taką krótką dawkę informacji. A teraz już nie. A teraz już nie. Teraz to jest normalnie rzetelny materiał. Jesteś tu i teraz. No właśnie. To jest właśnie, ja byłem ostatnio w kinie i wyszła zajebista reklama w ogóle, początkowa. Tak. Jakby nie patrzę, że to było multikina czy czegokolwiek, ale... Ja, ogólnie mega fajna reklama, ale jednocześnie jak prawdziwa, że kiedyś szedłeś do kina, to było normalne, że siedzisz, tak. Oglądasz film, tylko oglądasz film, nie? A teraz było tak, odłóż telefon, skup się na tym, wiesz, jakby nastawienie takie na to, że jesteś teraz w kinie, skup się na tym, co jest tu i teraz, skup się na tym filmie, że to jest czas dla ciebie, a nie na nic innego. I tak sobie myślę, ty, faktycznie, my jesteśmy w takich czasach, nie? Że teraz pójście do kina, oglądanie tylko filmu i nie zaglądanie przez, nie wiem, półtorej, dwie godziny w komórkę, nie rozmawianie, to jest wyzwanie i mało tego, można powiedzieć, że w dzisiejszych czasach to nawet forma medytacji. No kurczę, ja na przykład z rana, te poranki, ten schemat rytuał, który sobie zrobiłem,
On jest dosyć młody u mnie, bo wcześniej robiłem inne te poranki, a teraz mam taki nowy sposób, robię to raptem kilka dni. Ale kurde, nie korzystam przez godzinę z rana praktycznie z telefonu. No gdzie? No, znaczy ja wiem, bo dla mnie to jest norma, ale no ale, oczywiście, ale, że nie. Ale wiem, z godziny normalnie, z automatu, jak o tym nie pomyślę, no to pierwsze co robisz, lecisz cyk, cyk, cyk. Najgorzej. I ja potrafiłem naprawdę tyle tracić czasu na telefonie. I to na głupotach totalnych. Po prostu zapominałeś się i lecisz, lecisz. I tak się łapałem ostatnio na tym bardzo dużo, bardzo dużo. To już źle się z tym czułem, naprawdę powiem szczerze, że bardzo źle się z tym czułem. A teraz, kurczę, nie wiem, godzinę nie tykasz i masz taki spokój. No właśnie, i znaczy, że nie żyjesz myślami, które zostały ci wpierdolone do głowy przez powiedzmy social media, tylko żyjesz swoimi myślami. W szczególności ta pierwsza godzina właśnie jest taka pierwszy raz najważniejsza. Sprawdziłem, że rzeczywiście mam telefon przy sobie, bo już mi ten nawyk z rana, kurde, zniknął. Ale nie, no widzisz, ale to jest mega istotne. To jakby już dawno się zainteresowałem takimi tematami i dla mnie to jest normalnie wręcz grzech, jeżeli pierwsze co robisz, to robisz. Przysięgasz się pod ten telefon i się go odpalasz. Ja też miałem bardzo długo taki nawyk. Teraz troszeczkę mi się on zaburzył z racji na budowanie chaty. No. I bardzo często jest tak, że muszę wstać, włączyć go, bo powiedzmy Borys, musisz przyjechać na budowę, coś tam ogarnąć. Ale ogólnie bardzo trzymam się tego, żeby nawet godzinę, nawet dwie, bo ja wstaję w sumie tak około 6:30, w ogóle nie odpalam telefonu i jakby jestem sobie na rzeczach, na rzeczach, które akurat aktualnie robię, się skupiam, a nie na tym, co tam się dzieje, bo i tak się nic nie wydarzy. Ja nieraz robiłem sobie w ogóle takie detoksy, polecam sobie to detoks robić. Detoks dopaminowy? Detoks dopaminowy to jest nic, detoks telefonowy. Ale to jest dopaminowy tak, detoks, tak samo to jest właśnie. Dopaminowy. I ja... Bo za każdym razem jak macie to jest dopamina, no. Aż ten mózg się męczy. I właśnie, jeżeli nie zrobię tego z rana, to jest kurde super dzień. Tak. Ja jedyne co robię, bo wstaję i sobie budzik ustawiam, to już teraz na początku się łapałem na tym, że od razu odblokowałem, a teraz patrzę, powiadomienia, czy nie ma czegoś ważnego po prostu i tyle. Odkładam, robię coś innego, robię. Mam ten schemat, że godzinka jest i po godzince gdzieś mogę odpalić, ale to już nie jest na takiej zasadzie, że jak zombie przeglądam, no tylko przejrzę i tyle. I nawet nie wchodzę wtedy na Instagrama ani nie. Nic, tylko sprawdzę powiadomienie i tyle i odkładam nie, ten telefon. Nie, to wchodzimy level wyżej, Kuba. To jest taki level, który każdy zna u mnie, już co mnie znają długo, że Borys jest w samolocie. Przed snem, nie przed snem, godzinę przed snem, tryb samolotowy. W ogóle nie ma żadnych fal, nic. Wiesz, włączasz, jakbyś był w samolocie, tryb samolotowy, nastawiasz budzik, wstajesz, wyłączasz budzik i tryb samolotowy dopiero wyłączasz minimum po godzinie. No to rozumiesz? Mniej więcej tej godziny się trzymam. Wieczorem trochę na przykład ale gorzej. Ale masz być w samolocie. Nie ma powiadomień. Jesteś w samolocie, nie macie. Patrz, co to za różnica. To jest tylko godzina, to jest tak, jakbyś spał, nie? Tylko no nie, śpisz, no, wiem, no pierwszy o tym pomyślałem, co, że no teoretycznie mógłbym spać godzinę dłużej, ale mimo wszystko jednak... Nie, ty masz funkcjonować godzinę bez telefonu, nie spać bez, nie? Nie, ja wiem, ale mówię, że mógłbym sobie to porównać do tego, że po prostu wstanę godzinę później, że budzik przełożę sobie i daję jakieś powiadomienie, by mnie nie wbudziło i by mnie nie zabiła ta informacja, że godzinę później zobaczę te powiadomienie, ale po prostu często dla spokoju głowy, czy nie muszę, nie wiem, danego jakiejś rzeczy w Fight Weeku teraz zrobić, czy coś, no to sobie sprawdzę. Ale to nie jest przeglądanie, tylko rzeczywiście patrzę skąd są powiadomienia. Jeszcze patrzę, nie wiem, napisał mi ktoś, nie wiem, dajmy na to, że muszę coś zrobić, muszę coś wysłać. Okej, odkładam, co nie? Ale wydaje mi się, że no, ciężko jest się po prostu do tego zebrać, bo ten detoks dopaminowy to jest cholernie ciężka sprawa. A też o tym bardzo dużo się oglądałem materiałów, bardzo mocno o tym czytałem. No i to jest, kurde, problem każdego naprawdę. To jest problem każdego, bo mózg masz zdewastowany. Poprzez te szybkie strzały właśnie na tych social mediach i tak dalej, to po prostu dostajesz w ciry. Twój mózg zostaje w pierdol, nie? Bo każdy ma strzał dopaminowy, raz, dwa, trzy, cztery, aż w pewnym momencie jesteś zmęczony. Dlatego dzieciaki są takimi zombiakami, jak przeglądają te telefony i nawet nie chce im się nic zrobić. Zobaczcie, dzieci, jeżeli nie miałyby dostępu do tych wszystkich rzeczy, to im ich ta energia, nie, ten hormon wzrostu, który tam, wiesz, rozpierdziela się w ich organizmach, powoduje, że oni mają tyle powera i energii, że aż się trzęsie w miejscu, wiesz, żeby tylko coś zrobić. I teraz, jeżeli go pozostawisz na tym fotelu, to wiesz, co jest? Chaos, diabeł tasmański, nie? Ale tablet, włączysz muzykę, jest to hipnoza. I teraz uwaga, on sobie patrzy, nie zresztą, że jest hipnoza. To on ma tyle tej dopaminy, której by normalnie szukał w życiu codziennym, że odkłada go po 2 godzinach i jest zombiak.
No. I mu się nic nie chce. A to chodzi o to, żeby on właśnie tą młodzieńczą energię wykorzystał do życia, a nie do siedzenia w tych gównach, nie? Rozumiesz? A ta dopamina też właśnie powinna być tą nagrodą. Tak. Że ta dopamina normalnie by się nam wytwarzała przez to, że robisz. Idziemy, zrobimy spacer. My spacer. Dzieciak ale, by, wiesz, no, robił gnój jakiś A większość ludzi wstanie i woli sobie rzeczywiście włączyć, kurczę, YouTube'a czy telefon wziąć do ręki, bo to jeszcze więcej dopaminy wytworzy i już. Niż jakiś głupi spacer, tak, co nie? Tak, tak. Ale jak się do tego przyzwyczaisz rzeczywiście i zaczniesz to robić, no to jest lepiej, bo ja też się łapałem na tym, że rzeczywiście właśnie to jest w tych przygotowaniach, kiedy jesteś zmęczony, to często właśnie jest taka ochota, że już na spacer ciężko się zebrać, albo tu coś boli, tu coś łatwo wymóweczkę znaleźć i wziąć ten telefonik do ręki, żeby troszkę się podbudować, żeby się uśmiechnąć. No i właśnie w tych momentach na przykład mam gorzej w tych sparingowych, że nie mam tego detoksu. I gdzieś tam ten rytuał swój czasami złamie, aczkolwiek teraz już też się staram tego pilnować. Staramy się pilnować i teraz dla wszystkich też wyzwanie. Spróbujcie, ci co faktycznie nas słuchają i ci co dotrwali do teraz już. Godzina przed snem też spróbuj. Godzina po przebudzeniu. Wypierdalamy te telefony, naprawdę wypierdalamy te telefony, bo one niszczą życie wszystkich. I ja naprawdę staję się coraz większym wrogiem i bardzo często też ludzie myślą, bo ja dosyć aktywny jestem gdzieś tam w tych social mediach na przykład. Właśnie Filip Stadowski ostatnio się z tego śmiał, że wiesz, dużo jakichś materiałów wrzucam, ale naprawdę nie ma co tam siedzieć i przeglądać tego wszystkiego, bo to prowadzi do niczego dobrego, nie? No i co teraz sobie zrobiłem, to też możecie zrobić. Będę rezygnował właśnie ze wszystkich jakichś Netflixów, Canal Plusów, HBO, jakichś Maxów, nie Viaplayów. Viaplay jest dobry, oglądajcie KSW oczywiście. Ale mówię, poświęcę sobie to na subskrypcję właśnie, kurczę, na jakiejś platformie, gdzie są audiobooki. Okej. I nie dość, że mnie to zmotywuje, że nie będę miał dostępu do tego, więc tam do jedzonka czy do czegoś nie odpalę już sobie jakiegoś serialu, który od czasu do czasu, wiadomo, obejrzę, ale gdzieś tam już będę sobie gdzie indziej odpalał, czy będę musiał wtedy podłączyć laptopa i wtedy sobie gdzieś tam wyszukać jakiegoś serialu, bo od czasu do czasu trzeba sobie, wiesz, jakiś... Zaświecić mózg. No, dokładnie, a szczególnie, że też wiele wniosków z jakichś seriali czy filmów też można wynieść i rzeczywiście... To też ma pozytywny jakiś wpływ, tylko w umiarze oczywiście. No i odpowiednia treść, nie? I odpowiednia treść, a na tych platformach coraz mniej tej odpowiedniej treści. Trzeba poszukać. Bo jest taka... Wiesz, jak to w tych czasach wygląda. Ale wiesz, ale to i tak jest lepiej puścić sobie 40-minutowy odcinek serialu, nie tam 5 odcinków, na porządnie. I 40 minut siedzieć z dupą i patrzeć w jeden punkt chociaż i sobie go oglądać, tak jak powiedzieliśmy chociażby o tym kinie, niż na przykład w tym czasie, wiesz, opierdzielić trylion treści o wszystkim i o niczym, że na końcu masz taki miszmasz w mózgu, że nie wiesz w ogóle, jak pokierować swoimi ruchami, nie? Ale najgorsze jest to, że ja nawet się łapałem, że odpalałem coś, oglądałem, ale jeszcze telefon w ręce. To jest no wiadomo, ja też się łapałem na tym nieraz. No właśnie zrobiłem sobie teraz wyzwanie, że rezygnuję z tych wszystkich rzeczy. Subskrypcja na audiobooki jest w ogóle jeszcze tańsza niż każda z tych platform. Więc sobie odpalasz taką subskrypcję, korzystasz, książki masz przeróżne. Jak ci się na tej platformie skończą te książki, te audiobooki, to sobie przechodzisz na inną. Pieniądze zaoszczędzasz, taniej ci to wychodzi, bardziej się opłaca. No czasowo to jest o wiele lepsze, no i przede wszystkim, kurczę, no nie wiem, no mi to cudownie wpływa na dzień. A dobra, ale teraz mówiliśmy też o tym, jak zaczynasz dzień, a jak kończysz dzień. Masz też jakiś rytuał, który kończy dzień? Z kończeniem dnia jest u mnie troszeczkę gorzej, no bo ze względu na tą regularność. Ten wieczór nie jest taki regularny. Tak jak mogę z rana przytrzymać tą regularność, tak wieczorem jest to trochę inaczej, no bo czasami ten trening mam później, co nie? I też na przykład mam kłopoty, tak jak wczoraj to było i wczoraj gdzieś tam muszę się wspomagać delikatnie melatoniną. Bo jak jestem po sparingach, to organizm jest pobudzony strasznie, co nie? I nie zawsze tak mam, ale kurde, często, najczęściej te środy są najcięższe do zasypiania. I gdzieś potwierdzam. No. Takie najcięższe w ogóle do... Żeby się skupić na czymś, co nie? Że rzeczywiście odłożę telefon, czy to jest ciężkie? Aczkolwiek teraz mam tak, że 21:30 łykam sobie melatoninę,
może parę minut później i staram się o 22 położyć, wyciszać. Nie codziennie, ale przeważnie słucham sobie też nagrania przed snem, które mam właśnie nagrane od pani Beaty. Czyli pani Beata, ona mówi w tym nagraniu, tak? Tak. W jakiś sposób ci wzmacnia twoją psychikę. Wiesz co? Afirmuje głowę. Jest kilka rodzajów nagrań, co nie? Zależnie w którym etapie przygotowań jesteś, tyle razy to słuchasz. Na przykład no, gdzieś jak jest dalej do tej walki, no to jeden raz, dwa razy w tygodniu, a teraz już na przykład coraz częściej i ten materiał też jest inny. No ale kurde, no tak to pozytywnie w ogóle wpływa. To, już sam w ten fakt, że poświęcisz sobie 17, czy 15, czy 12 minut na nagrania, i kurde, to już fajnie ci ustawia na przykład dzień, albo fajnie cię wycisza na noc, nie? No właśnie, to też wspominałem właśnie z Neymanem i do mnie między innymi nawet Kaznama to robił z Mike'em Tysonem, że właśnie jak on już zasypiał, to on tam szept, wtedy nie było nagran, nie? Szeptał do ucha różne właśnie rzeczy afirmujące. I to jest właśnie też taka fajna metoda, która nie zabiera ci w ogóle czasu. Idziesz spać, ale idziesz spać z takim odpowiednim nastawieniem, nie? Nie wiem, co to są za nagrania, nie będę wnikał i nie będziemy wnikać, bo to jest twoja prywatna sprawa. Ale powiedzmy, będę najlepszy, głupia jakieś tam hasła, jakieś proste hasła. Fajne właśnie jest to, że później, wiesz, w nocy, nie wiem, budzisz się wysiurać, idziesz do kibla i nie masz w głowie zasłyszanej, nie wiem, reklamy czy tam czegoś, co na Instagramie ktoś napisał na przykład, tylko zasypiałeś z tymi hasłami i nagle pojawia ci się hasło, będę najlepszy, na przykład, nie, czy tam jestem najlepszy, wiesz. I to jest też taka właśnie fajna metoda, którą też ktoś może sobie wykorzystać w swoim życiu i nie musi robić sport, może to być jakikolwiek inny cel. To tylko powiem, że to jest bardziej już złożone. Okej. Okay. To jest bardziej złożone, aczkolwiek takich afirmacji, takich prostych i tak dalej, no to już się gdzieś interesowałem tym, no początek jakiejś tam swojej kariery i wtedy na przykład dużo takich nagrań sobie szukałem w internecie i rzeczywiście je słuchałem i potrafiłem właśnie z nimi zasypiać. No i kurde, to zostaje w człowieku. Zostaje. I na przykład też coś takiego mam, że jak są jakieś ważne momenty i gdzieś tam sobie idę, albo po prostu jest jakiś taki dzień, że idę taki zmulony, patrzę cyk, lustro gdzieś w windzie i też sobie jakąś tam afirmację wrzucę i człowiek wychodzi i już jest lepiej, już się pozytywnie chociaż nastawia. To jakby dlatego znajdzie się wiele osób, które powiedzą, że wariaci, że co oni gadają, masakra, ale... tylko wariaci są coś warci, no jak właśnie, to powiedział Filip Ekstrowski. Jak mam się lepiej czuć, a być wariatem, to wolę być wariatem. Ja też, zdecydowanie. I dlatego między innymi, ja jakby nawet nie słysząc o tym, tylko no, też praktykując, ja na przykład przestałem w ogóle słuchać takich rapów, ciężkich polskich rapów, gdzie życiu jest zjebanie i w ogóle, bo teraz tak, to tak sobie pomyślałem, słuchasz sobie takich piosenek, powiedzmy, niech to będzie 30 minut dziennie nawet gdzieś tam, bo ja nigdy jakimś wielkim fanem nie byłem, ale gdzieś tam powiedzmy jakaś tam jedna, druga piosenka i co? I teraz w mojej podświadomości ma być zbudowane, że jest ciężko, a jebać cię, niech tobie będzie ciężko, dla mnie nie jest ciężko, a ja dalej w ogóle się otwierając głowę w ogóle na cały świat, to ja się śmieję wręcz z tych piosenek. Wiesz dlaczego? Bo oni mówią, że o, ciężko było. Tak jakiś Daniel Rutkowski powiedział i to mi się właśnie mega podobało, że ciężko było. A kto kurwa ma lekko? Tak naprawdę prawie wszyscy mają jakoś co tam ciężko w swoim życiu. Jeżeli jesteś w rodzinie, gdzie ci się wszystko ale układa... Ale dlatego on słucha Disco Polo. No, bo to pozytywnie nastraja. No właśnie. Kurczę, bo zobacz, jeżeli to by w twojej rodzinie było od zawsze wszystko okej, okay, to naprawdę jesteś w nielicznej grupie i musisz być wdzięczny za to. I jeżeli ktoś z was tak ma, no to bądźcie wdzięczni. Ale wiesz, jak ja patrzę, oni gadają, że jest ciężko, nie? A ja sobie myślę, ciężko? Pomyśl sobie, ilu jest Hindusów na przykład, nie? Bo to jest chyba tam 1/3 czy 1/4 świata, ludności świata. I pomyśl sobie, w tej całej ekipie jest 30% myślę ludzi, którzy siedzi na ulicach i oni myślą, dzisiaj będę mógł zjeść jakiś tam, powiedzmy, talerzyk ryż z ryżem, czy nie? Wiesz, on ma ciężko, nie? On nie ma bieżącej wody i nie ma co jeść i on ma ciężko, a ty co ty masz ciężko, wiesz? Bo każdy patrzy przez pryzmat siebie. Popatrz na kogoś innego, nie? No właśnie, trzeba doceniać. Trzeba doceniać i się cieszyć. I to, że się cieszysz i doceniasz, jeszcze właśnie nie zmienia tego, że możesz zapierdzielać. Oczywiście, to, że tak. Że wręcz powinieneś zapierdzielać. Ale ty w tym doceniać i to jest bardzo fajne, a to w takim razie ja zadam pytanie, to czego słuchasz, żeby się afirmować? Czego słucham? Tak? Samego siebie.
Ale nie, z muzyki, jak już coś słuchasz. Aha, z muzyki. Nie, z muzyki to generalnie bardzo wiele, jakby nie mam swojego ulubionego rodzaju muzyki. Nie, tylko słucham naprawdę bardzo wielu i w zależności od tego, w jakim okresie się znajduję. Kiedy na przykład byłbym przed walkami, to teraz na przykład jadąc na walkę, słuchałbym jakichś mocnych kawałków. Tylko takich, nie, że było ciężko, tylko właśnie jestem... No, już przeklinałem. Jestem skurwielem na przykład, idę po ciebie, coś tego typu, wiesz. I to by takich piosenek mogę sobie słuchać przed treningiem, ale z kolei jakbym wracał z treningu, to na przykład mogę sobie puścić wręcz na przykład Hemisync, wiesz co to jest? Hemisync to są takie utwory, gdzie synchronizują półkole mózgowe, które wspomniałeś, prawa z lewą. I na przykład taki utwór trwa godzinę i to jest, wiesz, szum fal z jakimiś, nie wiem, delikatnymi skrzypcami gdzieś tam. I na przykład wracam na trening i sobie mogę słuchać czegoś takiego z drugiej strony. Więc w zależności od tego, kiedy, w jakiej okoliczności jestem. Bo teraz jeżeli ktoś mówi, ja słucham, nie wiem, rapu, a rocku, a tego, to ja tak sobie myślę, no to nie masz otwartej głowy. No bo tak naprawdę, jeżeli będę jechał samochodem po Jamajce, nie? Na przykład, albo inaczej, na skuterze, to bardzo chętnie sobie puszczę reggae, nie? I to jeszcze ich. Ale jeżeli będę jechał teraz, w lutym, wiesz, po Polsce, no to tutaj już tego reggae nie puszczę, no bo to absolutnie tutaj nie pasuje, rozumiesz? No. I teraz w zależności od tego, w jakiej sytuacji, w jakim momencie jestem w ciągu dnia nawet, taką piosenkę sobie puszczam i naprawdę wszystko tam jest. No nie ma disco polo. No, nie ma, nie ma takich głupkowatych. Ja też sobie zauważyłem, że dużo głupkowatych wesołych słucham właśnie przy zbijaniu wagi. Żeby było trochę lepiej. No wiesz, no nie będziesz motywacyjny wtedy puszczał, bo ona przeważnie jest taka poważna, siedzisz spięty, kortyzol skacze, a tu musisz się rozluźnić, nie? Tam jak na wakacjach, musisz w tej wannie, jakbyś tam sobie w morzu się pluskał i musisz być zrelaksowany. A rzeczywiście jak jest przed treningiem, przed walką czy coś, to już później taka muzyka coraz... Nakręcająca. Tak, nakręcająca, tak. No wyższe tętno, podbijająca, szybszy bit, no i też chodzi rzeczywiście o tekst, ale też w sumie jestem bardzo otwarty i lubię taką każdą muzykę. No właśnie, dlatego ciężko mi powiedzieć, ale jeżeli mam powiedzieć numer jeden, absolutnie numer jeden, gdzie nie mam jakichś takich wykonawców, których wiesz, uwielbiam, że nigdy nie miałem, ale jest jedna artystka, Tash Sultana się nazywa i to jest rodzaj muzyki, który absolutnie w każdym momencie mogę sobie puścić, faktycznie, uwielbiam jej kawałki i to jest jedyna kobieta, jedyna artystka, na której chcę, muszę znaleźć się na koncercie, nie? I to jest taka, która muszę mi tak sprawdzić. Zaskoczyła, że naprawdę, no uwielbiam, nie? I teraz uwaga, bo mamy 10:03, zaraz się zaczyna trening, który prowadzi Kuba, więc musimy spierdzielać. I wiecie co, najgorsze jest to, że ja tutaj mam sporo takich... O części miałem powiedzieliśmy, rację, o części nie, ale no właśnie, zaczęliśmy sobie gadać i sobie po prostu zaczęliśmy gadać i tutaj za dużo nie wykorzystałem tej kartki, dlatego wiecie co, tą kartkę wykorzystam, ale dopiero myślę po walce i sobie usiądziemy na spokojnie i wtedy zrobimy może podcast numer 2. Nie, i powiedzmy sobie pogadamy, nie wiem, wtedy może krótsza rozmowa do godzinki i w ogóle oczywiście coś, czego zapomniałem pomimo kartki, to znaczy, że łeb jest może obity jednak. Chciałem zacząć od tego, w ogóle 11 takich szybkich pytań, gdzie mówisz tak, nie, wiesz, od tego dobra. Chciałem zacząć, ale stwierdzam, że zostawimy to na kiedy indziej, a teraz, Kubuś, super. Dziękuję super bardzo, było. Jak zwykle przyjemnie się gadało, ale jak to zwykle. W sumie takie półtorej godzinki, a teraz przeważnie jest 40 minut po treningu, jak się zagadamy. Teraz tylko na końcu podpisz tą świetnie wyglądającą książkę moją. I teraz jak Kuba będzie ją podpisał, dawaj na okładce, bo tutaj przy okazji zrobimy coś dobrego i wejdźcie do mnie na Facebooka i tam odbędzie się licytacja książki z podpisem Kuby, ja też się tutaj machnę i dalej pomagamy Felkowi, rodzicom Felka. I teraz przy okazji, jeżeli sobie tutaj wylicytujecie tą książkę, to jeszcze możecie oddać 1,5%, tam chyba podatku swojego, byle wszystkie numery KRS i tak dalej, co tam trzeba wpisać, będziecie mieli tutaj w opisie. A dodatkowo, bo jeszcze tutaj się zawiesiłem z racji tego, że wylatywałem do Wietnamu niedawno, mam jeszcze rękawicę podpisaną przeze mnie na piwo Warczyka, przez Kubę. Teraz jeszcze dodatkowo i to będzie druga licytacja na chłopaka, gdzie tata walczy o chłopaka, o jego zdrowie i tam również będą przekazane pieniążki. To znaczy wy przekazujecie te pieniążki, mi wysyłacie tylko potwierdzenie przelewu, a ja wysyłam wam gadżety. Kurczę, no to jak aukcje, no. Podpisy. Coś robię masz. Teraz zamówienia na nowo, ale to jedna dla ciebie. Super.
Dziękuję. Chociaż ty masz chyba już, ale ty będziesz miał na zmianę. Tak jest. I jedną zabierzemy teraz do smoka. I podpiszą wszyscy. I podpiszą wszyscy, bo akurat będę miał teraz nowe, a zostało mi zarąbiście tam pojedyncze sztuki, więc też podpiszemy, może to nagramy, może nie nagramy, ale podpiszą wszyscy w smoku. I co? I wystawimy na jakąś stację. Dobra. Czyli to jest ta koszulka, w której będziesz wychodził? Nie, w której wychodziłem to akurat Gliwice, KSW77, w której wychodziłem, a one się dużo nie zmieniają, zawsze mam mniej więcej te same, tylko dobra. Logotypów parę zawsze się doda, parę odejmie, ale... Czyli wyjściowa koszulka Kuby z podpisami wielu zawodników. Na Facebooku przeczytacie, jakich zawodników, bo właśnie od nich sobie pobierzemy tutaj podpisy. I w jednej z tych licytacji będzie dorzucona jeszcze koszulka. W jakiej? No to zaglądajcie na Facebooku i tam sobie zobaczycie wszystko. Dziękuję bardzo. Przyjemnie się rozmawiało. Kibicujcie Kubie. Już za chwilę. Dzięki.